Publio.pl. Najlepsze e-booki, audiobooki, e -prasa. Wydawnictwo Mięta przedstawia Aleksandra Maciejowska 1-3, 1-4 Śmierć nas nie rozłączy Czyta Maria Wrzesień Nagranie VoiceLand Studio Tym, którzy są światłem w ciemności Ostrzeżenie dotyczące treści Kochane osoby czytające, zapewne sięgając po tę książkę, jesteście świadome większości tematów, które mogą się tu pojawić na przykład morderstwa, trudno, żeby ich tutaj nie było. Chcę jednak zaznaczyć te wątki, których obecność może być mniej oczywista. W powieści pojawiają się takie tematy jak przemoc, samobójstwo i narkotyki. Jest to książka z gatunku Young Adult i pisałam ją z poszanowaniem dla kategorii wiekowej 14. Jeśli jednak w którymś momencie lektury poczujecie silny dyskomfort, odstawcie ją na półkę i porozmawiajcie z kimś zaufanym. Wasz stan psychiczny jest ważniejszy niż jakakolwiek książka. Przyjemnej lektury Aleksandra Maciejowska. Rozdział pierwszy Lucy Moja ciotka wierzyła w każdy przesąd. Drżała na widok czarnego kota. Nie obcinała paznokci po zmierzchu, a gdy jako niemowlę zostałam oddana w jej opiekę, pamiętała, żeby w dniu chrztu natrzeć mnie skórą sera. Nie wiem, czy to możliwe, ale czasem nadal czuję ten smród. Nie mogłam wytrzymać jej ciągłych obsesji, chyba właśnie dlatego, że zbyt często sama musiałam zachowywać się w podobny sposób, aby być bezpieczną. Przesądy miały pomóc mnie, mojej ciotce i mojemu wujowi. Nie spełniły jednak swojej funkcji. W trakcie podróży pociągiem do hrabstwa Kent przypomniało mi się o jeszcze jednej obsesji ciotki, która już nigdy nie wytłumaczy mi swojego rozumowania. Siedziałam w starym, trzeszczącym wagonie i namiętnie myślałam o jej paranoi, by nie wysiadać z pociągu na innej stacji niż docelowa. Ciotka uważała, że pociąg to metafora życia. Rodzisz się i umierasz, nie ma przerw w trakcie, mówiła. Musiała mi obiecać, że nigdy nie opuszczę pociągu zbyt wcześnie, nawet gdybym chciała odetchnąć świeżym powietrzem. Ani razu nie wspomniała o tym, czemu to takie ważne. Powtarzała tylko: Jeśli wyjdziesz, będzie źle i kropka. Gdy mijaliśmy Londyn, byłam coraz słabsza. Mój oddech stawał się płytszy, musiałam go kontrolować, aby nie stracić przytomności. Nigdy nie podróżowałam tak daleko, a teraz miałam zamieszkać z obcymi ludźmi i to w całkowicie innej części kraju. Wszystko dobrze, panienko Lucy? Głos mojej pokojówki był kojący, ale nie aż tak, bym mogła cieszyć się podróżą. Tak, emomo. Uśmiechnęła się do mnie uprzejmie. Wróciłam do swoich myśli. Przypomniałam sobie słowa ciotki oraz opowieści wuja, a także nasz dom w stołu. Nie był wcale duży, co, sądząc po naszej korespondencji, zaskoczyło resztę rodziny ze strony wuja, do której właśnie zmierzałyśmy. Było to oczywiste, ponieważ sami mieszkali w, no cóż, w czymś większym niż nasz domek. Żebyście zrozumieli różnicę i czekającą mnie zmianę stylu życia, muszę wspomnieć o mezaliansie, którego dopuścił się wuj Titus. Ciotka Isme była pokojówką w zamku Sheftwicków, gdy Titus Sheftwick, syn lorda, zakochał się w tej o rok starszej od siebie kobiecie. Nie było już odwrotu. Rodzina nie pochwaliłaby tego związku, dlatego uciekł z ukochaną. Nie mieli szczęścia przy zakładaniu rodziny, ponieważ kilka lat po ślubie Isme nadal nie mogła zajść w ciążę. Mieszkali skromnie w Churchstow. Ciotka pracowała jako pokojówka, wujek zatrudnił się w mleczarni. Gdy oboje byli już po trzydziestce, wciąż nie mieli dziecka. W 1939 roku otrzymali jednak list. Młodsza o osiem lat siostra Ismę, Roberta, zmarła przy porodzie. Kilkumiesięczne niemowlę, dotąd pozostające w sierocińcu, nie miało też ojca. W taki oto sposób Ismę i Titus stali się przybranymi rodzicami dla nowonarodzonej Lucy, czyli mnie. Wój Titus nieraz się śmiał. W rok wybuchu wojny myśleliśmy, że gorzej być nie może, a później przyjechałaś i płakałaś tak gorzko każdej nocy. Gdyby ten cały Hitler miał z tobą do czynienia, skapitulowałby już w czwartym dniu. Ciotka zawsze go uciszała, jakby wymówienie nazwiska Hitlera mogło go przywrócić do życia. Ja za to przysuwałam się bliżej na krześle i pytałam, czyli przyniosłam wam wojnę? A ismy odpowiadała, to po prostu twoja mama zabrała za sobą pokój. Ciotka nie znała zbytnio swojej siostry. Wyprowadziła się z domu w wieku 20 lat. W 1926 roku. Roberta zapamiętała więc jako małą dziewczynkę. Tyle jednak wystarczyło, by zawsze mówiła o niej z miłością i niemal matczyną czułością. Roberta miała 25 lat, gdy mnie urodziła. Nigdy nie pisała do siostry. A ismę nie pisała do niej. Myślę, że to miło ze strony ciotki, że po trzynastu latach rozłąki nadal kochała Robertę. Jeszcze milej, że pokochała mnie. Tylko, że to wszystko działo się przed szaleństwem ciotki. No dobrze, może nie szaleństwem, ale jakby to określić, sytuacją, która w niewyjaśnionych okolicznościach zmieniła jej osobowość. Nigdy się nie dowiedziałam, czemu zaczęła się bać całego świata. Pewnego dnia wróciła z podróży i zamknęła się w pokoju. Wyszła wieczorem i powiedziała o tych wszystkich zasadach pociągowych. Oczywiście, już wcześniej miała swoje nawyki, na przykład cała ta sytuacja z serem i sztem, ale to wyglądało na coś innego. Tamto było przesądem, to wynikiem głębokiego lęku. Zgubiłam się. Opowiadałam o mezaliansie i różnicy między moją przeszłością w domu wujostwa a przyszłością w prawdziwym zamku. Rodzina wyrzekła się wuja Titusa, jednak po śmierci jego i ciotki Ismę ktoś musiał się mną zająć. Dlatego Emma wysłała do lorda Sheftwicka list z prośbą, by został moim opiekunem do czasu osiągnięcia przeze mnie pełnoletności. Prośba ta zawierała pewne kłamstwo, do którego za wszelką cenę miałam się nie przyznawać. Otóż z listu wynikało, że jestem jedną z szefów Wprawdzie takie nosiłam nazwisko dzięki wujowi Titusowi, nie byłam jednak córką jego i ismę, o czym Emma nie wspomniała, insynuując, że należy do grona spadkobierców majątku lorda. Wiedziałam, że Emmie nie chodzi o korzyści finansowe, lecz o to, by rodzina poczuła się zobowiązana, żeby mi pomóc. Mimo to kłamstwo nadal ciążyło mi na sercu i nie wiedziałam, czy będę w stanie ukrywać prawdę przez kilka następnych lat. Dotarliśmy do kolejnej stacji. Byłam zdenerwowana. Zrobiło mi się niedobrze, ale nie pozwoliłam sobie wyjść z wagonu. Inni pasażerowie to robili, wiedzieli, że postój potrwa około siedmiu minut. Czuli się więc bezpiecznie. Też chciałabym się tak czuć. Wstałam, by rozprostować nogi. Wychodzimy? Emma złapała w ręce wszystkie bagaże. Nie, nie, zatrzymała ją ruchem dłoni. Siedź tu, Emmo, idę się przejść po pociągu. Tylko proszę, nie wychodź, pouczyła mnie. Chociaż wiedziałam, że boi się mojej teoretycznej ucieczki, poczułam, jakby za jej ostrzeżeniem kryło się coś więcej. Czy mogła kiedyś usłyszeć moją ciotkę i jej niecodzienne zasady? A może wiedziała, jak isma w ogóle wpadała na takie pomysły? Odeszłam powoli, splatając ręce za plecami. Miałam ochotę gwizdać i udawać, że niczym się nie przejmuję. Lecz przypomniałam sobie o kolejnej regule, ciotki: nigdy nie gwiszcz w pomieszczeniu. Nie wiedziałam, czy wagony zaliczają się do pomieszczeń, ale nie chciałam ryzykować. Przeszłam do kolejnego. Śmierdziało w nim tytoniem tak mocno, że musiałam zatkać nos. Oczy zaczęły mnie piec, dlatego przyspieszyłam kroku. W następnym wagonie coś zaświeciło w moją stronę, tak jakby przekazywało mi zaszyfrowaną wiadomość. Uwielbiałam takie zagadki. Wuj Titus często opowiadał mi jakąś teoretyczną historię i pytał o jej rozwiązanie. Jednej nie zrozumiałam, a mianowicie pewna kobieta zakochała się w mężczyźnie. Przyszedł drugi i ją w sobie rozkochał. Kochała obu. I każdemu obiecała, że za niego wyjdzie. Później ślad po niej zaginął, a po wielu latach jej ojciec się dowiedział, że wzięła ślub z mężczyzną biedniejszym od poprzednich dwóch kochanków, choć nadal zamożnym. Co stało się z kobietą? Nie wiedziałam, jak rozwiązać tę zagadkę. Przecież nie znałam szczegółów, mogło stać się z nią wszystko. Mogła uciec od dwóch mężczyzn, bo tak naprawdę żadnego z nich nie kochała. Mogła zostać porwana, umknąć porywaczowi i zakochać się w trzecim mężczyźnie. A może to ten trzeci był porywaczem i skłamał, gdy przedstawił się jako jej mąż? A może był to jej przyjaciel, zakochany w niej po uszy, który postanowił wmawiać innym, że i ona go pokochała? Może ją zabił? A może to ci dwaj ją zabili, gdy dowiedzieli się o tym, że wybrała trzeciego? Było zbyt dużo niewiadomych, by zgadnąć, co się z nią stało. Wujek Titus chciał wymyślać teoretyczne historie, ale mówiąc szczerze, rzadko mu to wychodziło. Weszłam do kolejnego wagonu. Po jednej stronie kilkoro dzieci się przekrzykiwało, po drugiej pewien mężczyzna próbował zasnąć. Przypomniałam sobie o błysku, który mnie tu zaprowadził. Przyglądałam się wszystkiemu dookoła, jednak na marne. Gdy traciłam nadzieję, zauważyłam, że zasypiający pasażer ma na sobie płaszcz z klamrą, od której odbija się światło. Rozczarowana wróciłam do Emmy. Może tak już miało wyglądać moje życie nowa rodzina, bogactwo, spokój i żadnych tajemnic. Rozdział drugi Lucy. Obawiałam się, jak przyjmą mnie moi krewni. Nawet jeśli nie wiedzieli, że jestem tylko adoptowaną sierotą, Bycie dzieckiem służącej i wydziedziczonego syna też nie zwiastowało dobrego początku znajomości. Na stacji końcowej wysiadłyśmy z pociągu. Emma szła za mną wraz z naszymi bagażami, a raczej z trzema moimi walizkami, które ledwo utrzymywała w rękach i swoją jedną walizeczką. Miała wrócić niedługo do Church Stow i zająć się sprzedażą domu, dlatego tym razem nie musiała brać wszystkich rzeczy za sobą. Poprawiłam swoje pończochy. Właściwie nie były moje. Pochodziły jeszcze z czasów zaraz po I wojnie światowej, gdy ciotka Isma była mniej więcej w moim wieku. Nie wiedziałam, dlaczego trzymała je przez te wszystkie lata. Biorąc jednak pod uwagę jej różne zachowania, zatrzymanie starych pończoch nie było wcale niczym dziwnym lub niezwykłym. Dzięki temu mogłam przynajmniej pojechać do nowej rodziny jako młoda dama nosząca pończochy, a nie jako szesnastoletnia sierota. Na moją prezencję miała wpływ również sukienka. Żółta w białe paski. Nic specjalnego. Ją też znalazłam w garderobie ciotki. Moje ubrania po prostu były już na mnie za małe, a na nowe zabrakło mi pieniędzy. Nie to, że byłam biedna, ale po śmierci wuja musiałyśmy z ciotką oszczędzać. Z kolei po jej śmierci większość funduszy wykorzystałam na jej pogrzeb. Gdyby nie intryga Emmy, zapewne musiałabym sprzedać dom i zamieszkać w pensjonacie. Kto wie, czy kiedykolwiek zobaczyłabym jeszcze służącą na oczy i czy znalazłabym pracę w tak młodym wieku, nie mając żadnych kontaktów? Szkołę udało mi się skończyć z dobrymi wynikami, ale wuj Titus mówił, że bez kontaktów nie ma życia. No tak, mogłabym jeszcze znaleźć coś w naszej wsi. Mieszkańcy Church Stow byli życzliwymi ludźmi, tylko że widząc, jak ich twarze przybierają smutny wyraz, gdy przechodzę obok. Nigdy nie przebolałabym śmierci ostatnich członków mojej rodziny. Church Stoł mieściło zbyt wiele bólu żałoby. Chciałam, by to wszystko tam zostało. Dobry wieczór, panienki. Nawet nie zauważyłam, kiedy podjechał samochód. Jak rozumiem, ty musisz być Lucy i Zgadza się? Kierowca wskazał na mnie. Wuj uznałby ten gest za niekulturalny. A ciotka ismę by się przeżegnała, ponieważ uważała, że wskazywanie palcem oznacza nieszczęście. Tak, to ja, a to moja pokojówka. Emma przywitała się z mężczyzną. Jest pan szoferem? Moje pytanie nie miało być obelgą, lecz z miny nieznajomego wewnioskowałam, że porównanie to mu się nie spodobało. Przepraszam, pytam, bo nie wygląda pan na szofera. Uśmiechnął się, a następnie wysiadł z samochodu. Złapał bagaże i schował je do bagażnika. Markus, Markus Szeftwick, jestem bratem Titusa. Spochmurniał, a w zasadzie byłem. Zwrócił się w moją stronę. Możesz nazywać mnie wujkiem, jeśli ci to odpowiada. Szoferem nie jestem, chociaż wydaje się to lepszą pracą niż ciągłe siedzenie za biurkiem. Gdy skończył układać bagaże, otworzył drzwiczki najpierw mnie, a później Emmie. Siedziałam z przodu, jak dorosła. Postanowiłem przyjechać, żeby powitać cię w rodzinie. Dawno nie widziałem się z Titusem. Straszna szkoda. Ale teraz mamy ciebie. Dobrze dla Arii. Zerknął w moją stronę, a akurat wtedy, gdy uniosłam brwi. No tak, pewnie Titus ci o niej nie mówił, co? Aria to moja córka. Jest w twoim wieku, chociaż jeszcze nie obchodziła szesnastych urodzin. Dziecko zimy. Tak ją nazywaliśmy, gdy się rodziła, bo na zewnątrz była śnieżyca. Środek grudnia tak sobie wybrała. Mała Ariadne. Uśmiechnął się sam do siebie. Niesamowite, że jesteście w tym samym wieku, wiesz? Czy to możliwe, że Aria urośnie w te pół roku tak jak ty? Mówię ci, jest o głowę mniejsza. I takie chucherko. Dodał, wystawiając najmniejszy palec dla porównania. Nie to, że ty nie jesteś hucherkiem. Coś ci ten mój Titus słabo karmił, co? No, ale damy sobie z tym radę. Masz apetyt? Zazwyczaj tak, odparłam. No właśnie, aria to raz zje, a raz nie. Tak to już z nią jest. Od maleńkości taka sama. Chociaż nawet teraz jest mała, więc maleńkość nadal trwa, prawda? To co, długo rosłaś? Całe szesnaście lat. Odpowiedziałam, a Markus zaśmiał się głośno. Taka zabawna jak Titus. Po ojcu to masz na pewno. Na pewno po ojcu. A on miał to po babce, bo stary to dopiero Maruda. Ale to zobaczysz. Czyli aria raczej nie urośnie w te sześć miesięcy aż tak, żeby być Twojego wzrostu, co? No, obawiam się, że nie. No tak, tak myślałem. Gdyby tylko był jakiś nawóz dla ludzi, co? Parsknął. Nie no. Przy damach nie wypada mówić o nawozach. Odwrócił się w stronę emmy. A pani? Co tam? Pokojówka od zawsze? Tak, odezwała się emma. No i dobrze. Żeby żyć, trzeba pracować. Pokojówki mamy dobre. Pozna panienka i będzie panienka zadowolona. Pasje jakieś panienka ma? Służące lubią robić na drutach, udzielać się na kiermaszach. Mają też klub książki i chodzą w każdy wtorek do teatru. Do teatru? Nie dziwiło mnie pytanie Emmy. Pokojówki raczej nie wydawały pieniędzy na takie przyjemności. Finansujemy, co by służba się czuła jak najlepiej. Naprawdę polecam spektakle. Nic wyjątkowego, bo to aktorzy amatorzy, ale można się odprężyć. Każdemu czasami potrzeba odpoczynku, prawda? Prawda, potwierdziłyśmy obie. A tak poza tym to wszystkiego najlepszego, panno Lucy. Kiedy to było? Jakoś kilka dni temu zgadza się? Tak, pierwszego czerwca, dziękuję. Dla młodej damy szesnaste urodziny to nie lada święto, prawda? Trzeba będzie upiec chyba jakiś tort, zaprosić znajomych i to nie będzie konieczne. Przerwałam mu. Wcale nie chciałam na nowo przeżywać tamtego dnia, było to dzień po pogrzebie ciotki. Nie miałam ochoty na świętowanie. To się nie zmieniło, szczególnie, że nikogo nie znałam w nowym miejscu. Markus zamilkł na jakieś dwie minuty. Za chwilę będziemy, odezwał się, gdy wjeżdżaliśmy w wąską alejkę. Grunt pod autem nie był zbyt równy, ciągle trzęsło nami i całym wozem. Główna droga jest zamknięta, musimy to wytrzymać. Pokiwałam głową. Minengam, czyli wieś, w której miałam zamieszkać, leżała niedaleko wioski Chislet. W okolicy znajdowało się kilka jezior, ale nie to najbardziej mnie intrygowało. Nigdy nie byłam nad morzem a według Emmy wystarczyło około dwóch godzin spaceru z zamku, by znaleźć się na plaży. Jesteśmy? Markus zatrzymał samochód i pomógł mi wysiąść. Ujrzałam zamek. Idąc w stronę drzwi, podziwiałam ogród, który, jak to bywa w czerwcu, mienił się wszystkimi kolorami. Idealnie przystrzyżone żywopłoty dodawały zielonego akcentu. Dobry wieczór, panienko. Witała się ze mną służba, kłaniając się w moją stronę. Próbowałam odkłaniać się każdemu z osobna. Zdziwiło mnie, jak bardzo na zachód ustawione są drzwi wejściowe. Myślałam, że do zamków wchodzi się przez sam środek. Najwidoczniej jednak się myliłam. W holu ściągnęłam cienki sweterek, który towarzyszył mi całą drogę. Po chwili poczułam chłód i włożyłam nakrycie z powrotem. Spojrzałam na podłogę. Błyszczące kafelki może i były piękne, ale już od samego patrzenia na nie okropnie zmarzłam. To ty musisz być, Lucy. Wypowiedź odbiła się echem, jakbyśmy znajdowali się nie w zamku, lecz w jaskini. Usłyszałam stukanie obcasów. Naprzeciw mnie stanęła piękna blondynka w błękitnej sukience. Jej usta nie zdradzały emocji, z oczu również nie mogłam wyczytać, czy cieszy się z mojego przyjazdu. Zaraz za nią pojawiła się dziewczyna w moim wieku. Mała kopia kobiety przede mną. Nazywam się Augustin Sheftwick. Przedstawiła się kobieta i położyła dłoń na ramieniu Markusa. A to nasza córeczka Ariadne. Jak podróż? Zapytała dziewczyna, zanim zdążyłam się przedstawić. Podobno musiałaś jechać aż z Church Stow. Nigdy tam nie byłam, ale musi być tam ładnie. Prawda, że jest ładnie? Brzmi nieciekawie, chociaż jaka nazwa w Anglii brzmi dobrze. Zachichotała, na jej policzkach wykwitły rumieńce. Wiesz, nie wyglądasz jak Szeftwick, dodała, a ja poczułam ucisk w żołądku. Chyba nikt w naszej rodzinie nie ma czarnych włosów. Moja mama miała. Kolejne kłamstwo. Roberta miała brązowe włosy, takie same jak ciotka Ismę. Wójtitus Titus był blondynem, jak najwidoczniej reszta jego rodziny. Czarne włosy, zapewne odziedziczyłam po ojcu, ale musiałam trzymać się innej wersji. Miała najczarniejsze włosy w stołu. Na pewno była z nich dumna, odezwała się Augustin, jakby wcale mnie nie słuchała. Ario, pokazałabyś Lucy jej pokój? Zdziwiłam się, że nie poprosiła o to nikogo z pracującej tu służby. Kobieta dodała po chwili, jakby czytała mi w myślach. Staramy się nie obarczać naszych pracowników dodatkowymi obowiązkami. Co możemy zrobić sami, robimy sami. Każdy z nas ma pokojówkę lub pokojowego, oprócz tego są sprzątaczki i sprzątacze oraz kucharki i kucharze. Wymieniała dalej, a ja się zastanawiałam, co znaczyły jej słowa: Co możemy zrobić sami, robimy sami. Musieli bardzo mało rzeczy robić sami, skoro mieli aż tak wielu ludzi do pomocy. Chodź, Lucy. Poczułam nagłe szarpnięcie. Aria już ciągnęła mnie po schodach na piętro. Nie zdążyłam nawet ich obejrzeć, a byłyśmy na górze. Szłyśmy długim korytarzem w stronę centrum zamku. Gdy się zatrzymałyśmy, dziewczyna odwróciła się do mnie z szerokim uśmiechem. Na pewno ci się spodoba. Skoczyła podekscytowana, a kosmyki jej włosów w kształcie sprężynek podskoczyły wraz z nią. Otworzyła drzwi. Weszłam do sypialni prawie tak wielkiej, jak dom wujatitusa. Ściany pomalowane były na jasno pomarańczowy kolor. Spojrzałam na sufit. Fresk jest podobno inspirowany sztuką pompejańską. To znaczy jakimś konkretnym dziełem, wytłumaczyła Ariadne, patrząc w górę. Pradziadek bardzo lubił takie dekoracje. Ja też mam podobny. Tobie trafił się jeden z lepszych. Przyglądałam się postaciom z fresku, każda z nich spoglądała w inną stronę, jakby była we własnym świecie. Nie był to kojący widok, czułam się przytłaczająco samotna. Tu masz łóżko, kontynuowała dziewczyna, wskazując na łoże z jasną pościelą i baldachimem. Rodzice zapewne wezmą cię do krawcowej, zerknęła na mnie. Wychwyciłam w jej spojrzeniu nutkę litości, biedna kuzyneczka myślała pewnie. Nawet pończochy ma stare i rozciągnięte. Nie chcę sprawiać kłopotu, udało mi się powiedzieć. Już i tak mi pomogliście. Jesteśmy rodziną, upierała się. Poza tym, rodzice nie pozwolą ci wyglądać źle przed beketami. Wiesz, co tam ci by sobie pomyśleli? Oni to dopiero są. Zastanawiałam się, czy powinnam wiedzieć, kim są beketowie. Gdy uświadomiłam sobie, że nikt mi o nich nic nie mówił, zapytałam: "Kto to taki? Jak to? Nie wiesz?" Zaprzeczyłam, a Ari zaświeciły się oczy. Była zachwycona, że może zacząć kolejny wątek. Becketowie to nasi sąsiedzi, to znaczy tak naprawdę są naszymi współlokatorami. Widzisz, Carter Beckett jest w wieku naszego dziadka. Miał żonę, a z nią trzech synów: Daniela, Davida i Damiana. Później żona zmarła, a Carter wziął ślub z siostrą dziadka, czyli Heleną, i ma z nią córkę Elizabeth. Kiedy pradziadek umierał, zostawił pół domu swojemu synowi Gneusowi i pół domu swojej córce Helenie. Gneus, nasz dziadek, nadal żyje, ale gdy przestanie, odda naszą połowę mojemu tacie. Helena już umarła, zapisała swoją połowę mężowi. Dziadek mówi, że to nie mądre i byłoby lepiej, gdyby ją zostawiła córce, bo teraz Carter może wziąć sobie kolejną żonę i będą tu mieszkać całkowicie obce osoby. Może też być tak, że Carter odda swoją połowę któremuś z synów, przez co Elizabeth zostanie bez domu, który jej się należy. Ale Helena bardzo kochała Cartera, oddała mu więc wszystko, a jemu się to bardzo podoba. Tylko my się mu nie podobamy i się zastanawia, jak nas stąd wykurzyć. Dziadka zastanawia to samo i myślę, że to ma więcej sensu, bo jeśli któryś z nich zasługuje na cały dom, to właśnie on. Ten karter tu nie pasuje. Podobno nawet nie był tak zamożny jak my. To bardzo dużo informacji. Tylko tyle zdołałam z siebie wydusić. Wiem, ale to absolutne podstawy. Już i tak nie mówię ci o całej sytuacji w części Zamku Begetów. Nie zniosłabyś tego w pierwszy dzień. No dobrze. Ariadne wycofała się w stronę wyjścia. Pozwolę ci odpocząć. Tu za drzwiami jest łazienka. Przyjdę o dziewiątej, by zaprowadzić cię do jadalni. Powiem twojej służącej, gdzie jesteś. Chwyciła klamkę i zamknęła za sobą drzwi. Najpierw rzuciłam się na łóżko. Było miękkie, chociaż twardsze niż przypuszczałam. Gdy tylko wtuliłam się w pościel, moje powieki się zamknęły a ja poczułam przypływający błogi sen. Czym prędzej otworzyłam oczy i poklepałam się po policzkach. Jeszcze nie mogłam zasnąć. Dobrze było jednak wiedzieć, że mimo emocji jestem w stanie spać w obcym miejscu już pierwszej nocy. Wstałam i poszłam do Łazienki. Była lśniąca i czystsza niż naczynia niejednego ze zwykłych mieszkańców tej i wszystkich innych wsi. Nalałam wody do wanny, by szybko pozbyć się wszystkich brudów przywiezionych z podróży pociągiem. Emma przyszła do mojego pokoju, gdy byłam już ubrana i gotowa do kolacji. Pani Augustin kazała to panience przekazać. Moja pokojówka trzymała w dłoniach czerwoną suknię z odkrytym dekoltem i długimi rękawami. Dotknęłam materiału. Nie była to lekka tkanina. Zdawała się ciężka, a nawet nieco twarda. Była jednak miła w dotyku. Suknia miała też czarny, skórzany pasek. Nie wiedziałam, czy kreacja jest w moim stylu, ale bardzo chciałam ją włożyć. Gdy Emma wyciągnęła jeszcze jeden prezent, czyli nowe pończochy, czułam się, jakbym trafiła do nieba. Pani Augustin powiedziała, że będzie panience pasować. Zgadzam się z nią, skomentowała Emma, gdy włożyłam suknię. Również musiałam się zgodzić z moją przybraną ciotką, Wyglądałam zjawiskowo, jakbym sama była arystokratką i żyła tak od zawsze. Gdy przyszła po mnie aria, udałyśmy się do jadalni. Podziwiałam wnętrza pomieszczeń, przez które przechodziłyśmy. Ściany wyglądały na kamienne, prawie każdy sufit był pokryty różnymi, wydawałoby się, renesansowymi malunkami. Pokoje zostały urządzone w dziwnie ponurym stylu, który zupełnie nie pasował do mieszkańców tego domu. Tak przynajmniej myślałam, dopóki nie poznałam Starego. Stary Gneus Sheftwick, czyli mój przybrany dziadek, miał ponad siedemdziesiąt lat, lecz nie wyglądał na swój wiek, podczas kolacji był elegancko ubrany, chociaż nie łudziłam się, że włożył garnitur ze względu na mnie, miło było tak sobie to tłumaczyć. Proszę wybaczyć, miałem mnóstwo spotkań i nie mogłem Cię powitać. Jego głos był niski, chropowaty, rezonował w całej sali. Zwróciłam na to aż taką uwagę, ponieważ nikt inny nic nie mówił. Augustin i Ariadne jadły, patrząc w talerze, bez żadnego słowa. Co szczególnie w przypadku Ari było nieprawdopodobne. Markus przyglądał się raz swojemu ojcu, raz mnie, jakby się zastanawiał, czy zaraz nie będzie musiał ratować całej sytuacji. Przysłał pan osoby, które dobrze się mną zaopiekowały, za co bardzo dziękuję. Odpowiedziałam, gdy przełknęłam już kawałek pieczeni. Od razu poczułam się jak w domu. To raczej nieprawdopodobne. Biorąc pod uwagę to, gdzie wcześniej mieszkałaś. Odchrząknął. Zerknął w stronę służącego i wskazał na swój kieliszek. Służący podszedł i nalał mu czerwonego wina. Titus nigdy nas ze sobą nie poznał, ani razu tu nie przyjechał, a teraz mamy się zająć jego sierotą. Mruknął pod nosem Gneus. Poczułam, jak wszystkie moje mięśnie się napinają, chciałam się odezwać. Powiedziałabym, że nie miał prawa wydziedziczyć Titusa za miłość do ciotki Ismę. Powiedziałabym, że wuj nigdy nas ze sobą nie poznał, bo jego ojcu bardziej zależało na reputacji niż na szczęściu syna. I może powiedziałabym mu jeszcze, że zgodził się przyjąć pod dach nie swoją wnuczkę, ale bękarta który nawet nie zna własnego taty i nie jest połączony z szeftujkami ani jedną kroplą krwi nie powiedziałam nic odezwał się za to Markus tatku, przecież wiesz jak jest, prawda? nie ma co się zastanawiać, co by było gdyby a Lucy nie jest niczemu winna jesteś jej dziadkiem, co nie? to liczy się najbardziej nieprawdaż Ariadne? spojrzał na swoją córkę ta uśmiechnęła się promieniście i przetaknęła. Gneus zerknął na nią, następnie na mnie. Witam cię w zamku szeftuików, przemówił takim samym tonem, chociaż twarz miał już mniej groźną. Markus ma rację, czego nie mówię zbyt często. Zamek szeftuików to zamek wszystkich, którzy należą do rodu szeftuików. No i beketów przez moją bezmyślną siostrę. Niech spoczywa w spokoju. Naprawdę dziękuję, że postanowił się pan mną zająć. Mówiłam szczerze. Wiedziałam, że pobyt tutaj da mi wiele możliwości. Jeśli dobrze bym to rozegrała, mogłabym liczyć na to, że zostanę sekretarką u któregoś z przyjaciół Gneusa lub że ten wyśle mnie na studia. Nie wiedziałam, czy mężczyzna uznaje kobiety za zdolne do nauki. Wyglądał raczej na osobę o konserwatywnym światopoglądzie. Nie chciałam jednak dawać za wygraną. Marzył mi się uniwersytet w Cambridge. Z Church Stowe było do niego bliżej, ale szeftwickie mieli większe wpływy. Wybrałabym Kolegium Girton, i nie dlatego, że brzmi ładniej niż Newham. Czułam, że jeśli dostanę się do Kolegium Girton, moje życie nabierze rozpędu, a ja będę wiedzieć, że jestem na dobrej drodze. Po tylu złych doświadczeniach musiałam w końcu stanąć na nogi. Na moje podziękowania Gneus zareagował skinieniem głowy. Po kolacji udałam się do sypialni na spoczynek. Aria obiecała, że nazajutrz oprowadzi mnie po całym zamku, a w zasadzie po jego lewej połowie. Do drugiej nie miałyśmy wstępu. Podobno beketowie bardzo skupiali się na tym, by nawet w ogrodzie nie dochodziło do przypadkowych spotkań rodzin. Było to co najmniej dziwne. Wkrótce miałam się przekonać, że dziwy. To jedyna stała w zamku szeftwików. Rozdział trzeci. Kaj. Dąb. Jeden samotny dąb w ogrodzie pełnym kwiatów. Jakie to symboliczne. Może jest w tym coś pięknego. Jesteś samotnym dębem, nie tak pięknym i zachwycającym jak jakikolwiek kwiat, ale przynajmniej stoisz dumnie, gdy wszystko inne wymiera, tylko że stoisz samotnie. Usłyszałem kroki za sobą, szybko schowałem się za drzewem. Widzę cię. To tylko milo, pomyślałem i wyłoniłem się z zadębu. Co tu robisz tyle czasu, co? Rozmyślam. Ty i dąb. Schował dłonie do kieszeni spodni i podszedł bliżej. Najpiękniejsza historia miłosna. Drwił, jak tylko młodszy brat może drwić ze starszego. Miałem ochotę mu wspomnieć, że gdy tylko przejmę zamek, już nigdy nie zobaczy tego drzewa ani żadnego innego zakamarka tej posiadłości. Ale to nie byłaby prawda. Jeśli miałbym przejąć majątek dziadka, nie chciałbym mieszkać w nim bez Milo. Oparłem rękę na jego ramieniu, a drugą rozczochrałem mu te jego jasne włosy. Rudzielec, odpowiedziałem, jakby była to obelga. Dobra, dobra, przestań. Odsunął się, próbując ułożyć fryzurę na nowo. Naprawdę, co tu robisz? Przyglądam się drzewu. Nie uważasz, że to symboliczne? Nie ma tu żadnych innych drzew, tylko to jedno. Poeta się znalazł. Prychnął Milo, zaczął jednak przypatrywać się dębowi, jak ja. Jedno, jedyne drzewo mruknął, jakby zrozumiał, o co mi chodziło. Wyższe od wszystkich. Lepsze, solidniejsze. Wszyscy na nie patrzą i je podziwiają. Milo już taki był. Zawsze wesoły i pełen nadziei. Nie myślał o samotności ani o żadnym smutku. Lubiłem go takiego. Kiedy wyjeżdżasz? spytał, gdy od dłuższego czasu nic nie mówiłem. Wieczorem. Mam pociąg o ósmej czternaście. Kto cię odwozi? Pewnie Richard. Richard był naszym szoferem. Chciałem, by odwiozł mnie dziadek, ale raczej nie mogłem liczyć na taki akt dobroci z jego strony. Milo musiał usłyszeć zawód w moim głosie. Pojadę z wami, zaproponował. Trzeba wyjechać tak pewnie po siódmej, co nie? Nie wiem, czy zdążymy na kolację. O nie, dodałem, łapiąc się teatralnie za serce. Przyznaj, że chcesz po prostu ją ominąć. Jeśli ty przyznasz, że wybrałeś wyjazd o tej godzinie z tej samej przyczyny, Kiwnąłem głową z uśmiechem. 15 czerwca. Środa. Jak w każdą trzecią środę miesiąca, powinniśmy uczestniczyć w uczcie szeftujków i beketów. Właśnie dlatego chciałem wyjechać wcześniej. Mógłbym wybrać pociąg o dziesiątej, a nawet jedenastej, ale wtedy musiałbym zostać na kolację. Nienawidziłem tych comiesięcznych zebrań. Wszyscy wiedzieli, że nasza rodzina nie przepada za szeftujkami, więc po co mieliśmy stwarzać pozory. Helena, czyli druga żona dziadka, już dawno nie żyła. Czy naprawdę musieliśmy nadal słuchać jej poleceń? Idziesz do domu? Spytał Milo całkowicie zapomniałem, że tu stoi. Za chwilę odszedł. Zostałem sam przy samotnym dębie. Czy był samotny, skoro stałem obok? Ja z pewnością nie czułem mniejszego osamotnienia, wpatrując się w jego pień. Zanim wróciłem do siebie, postanowiłem odwiedzić Andriusa. Ale nie zastałem go w jego domu. Skierowany w stronę zamku, przyglądałem się służbie, która wychodziła z części mieszkalnej szeftuików. To niesamowite, jak łatwo pozbyć się kogoś ze swojego świata. Gneus i mój dziadek pewnego dnia ustalili, że ich rodziny nie będą mieć ze sobą kontaktu, a ich służący będą się porozumiewać tylko w ostatecznych przypadkach. Mieszkaliśmy zaraz obok, ale byliśmy dla siebie obcy. Z Ariadne rozmawiałem ostatnim razem kilka miesięcy temu. Powiedziałam jej cześć, gdy wchodziła do samochodu. Nie widywaliśmy się prawie nigdy, nie licząc comiesięcznych kolacji. Ale nawet przy stole pogawędka była niemożliwa. Wystarczyło wypowiedzieć imię dziewczyny, żeby zaraz Gneus uraczył mnie wzrokiem bazyliszka. Kiedyś w dzieciństwie czekałem na każdą z tych uczt, a później uświadomiłem sobie, że ludzie po drugiej stronie stołu nie są kimś, z kim miałbym jakiekolwiek tematy do rozmowy. Teraz nienawidziłem tych krępujących posiedzeń. Na szczęście mogłem wyjechać. Wieczorem Richard podwiózł mnie na stację. Milo siedział w samochodzie obok mnie. Odwiedzaj Andriusa, dobrze? Starzec uwielbiał gości, ale miał ich bardzo niewielu. Odnosiłem wrażenie, że wszyscy o nim zapomnieli. I zapytaj czasem Elizabeth, jak się miewa. Myślisz, że to możliwe? Zaśmiał się jak zwykle. Czy Beth w ogóle potrafi jeszcze mówić? Nie naśmiewaj się z niej, upomniałem brata. Przyjadą tu wujkowie i ojciec. Nie pozwól, by Beth znowu przez nich płakała. Dobrze wiesz, że tak tylko plotę trzy po trzy. Machnął ręką. W ogóle. Przybliżył twarz do mojej. Jakby nie chciał, by Richard nas usłyszał. Wiedziałeś, że wczoraj przyjechała wnuczka Gneusa? Myślałem, że ma tylko jedną. Nie rozumiałem, czemu Milo się tak ekscytuje. Pewnie i tak uda mu się z nią porozmawiać dopiero za trzy lata. Ta jest córką Titusa. Nie musisz się tak cieszyć. Przecież nawet nie znałeś Titusa. Ja też nie. Gdyby nie jego córka, mógłbym uznać, że nigdy nie istniał. Ale gdybyś tak. Przysunął się jeszcze bliżej. Gdybyś tak ty był z Arią, a ja z tą nową, co? Zamek cały dla nas, piękne żony, bracia na zawsze razem? Moglibyśmy zasadzić więcej dębów, skoro je tak lubisz. Albo sad. Co ty na to? Sad? Lub jakiś ogród oliwny. Lub wszędzie winorośle. Mielibyśmy winniczkę i. Jeszcze jej nie widziałeś, a już planujesz całą przyszłość? A co, jeśli jest niemiła? Albo jeszcze gorzej, co, jeśli jest wiecznie napuszona i milcząca jak Augustin? Potrafiłbyś być z taką, co mówi mniej od ciebie? No i może jest o wiele młodsza, lub starsza od nas. Ma tyle lat, co ja. Oczywiście, że już wszystko o niej wiedział, przyjaźnił się z tyloma służącymi, że znał plotki o wszystkim i wszystkich. Idealnie, prawda? Gneus już się postara, żeby nie było idealnie. Stary szeftwick uznał, że najlepiej byłoby wyrzucić nas z jego posiadłości. Mój dziadek miał za to inny pomysł. Carter Beckett może i nie był zawsze tak bogaty jak teraz, ale nigdy nie opuszczał go spryt. Kiedyś zawołał mnie do gabinetu i podzielił się ze mną swoim pomysłem. Nie mówiłem nic milo, lecz skoro pojawiła się nowa dziedziczka szeftwicka, zapewne dziadek wpadł na kolejny pomysł, który mógł spodobać się mojemu bratu. Spotkanie z dziadkiem odbyło się kilka miesięcy temu. Usiadłem naprzeciw niego, a on uśmiechnął się do mnie. Nie uśmiechał się często, wiedziałem więc, że coś jest na rzeczy. W październiku będziesz mieć już siedemnastkę na karku. Jak się z tym czujesz? Zanim odpowiedziałem, kontynuował. Wprowadzę cię w świat biznesu, synu. Mówił tak do mnie, chociaż do swoich prawdziwych synów zwracał się tylko po imieniu. Może to dlatego, że wszyscy zrzekli się spadku mieli na siebie inne pomysły. Nigdy nie będziesz chodzić głodny, spragniony i smutny, będziesz spać na pieniądzach i kochać najpiękniejsze kobiety i będziesz spać z nimi na pieniądzach. Dziadku, przerwałem mu, mam dopiero szesnaście lat. No, przecież nie mówię, synu, że to się wydarzy teraz. Do tego długa droga. Jeśli się wyrobisz, przed trzydziestką będziesz mieć już wszystko. Skoro będę mieć wszystko, to co później? Będziesz korzystał z tego wszystkiego. Po co? By mieć więcej. Nie mogę mieć więcej, jeśli mam wszystko dosyć. Zawsze krzyczał, gdy się z nim droczyłem. Wyślecie do mojego znajomego. Pokażę ci strategię, jakie wykorzystujemy w naszych firmach. Wprowadzicie też w tematy związane z giełdą? Bo, jak rozumiem, nic jeszcze o tym nie wiesz. Przytaknąłem. Wyjedziesz w czerwcu, żebyś przed swoimi urodzinami już wszystko wiedział. Wszystko? Uniosłem brew. Daj spokój, Kai. Nie mam dzisiaj siły na twoje zabawy. Uśmiechnąłem się szerzej. Uwielbiałem wyprowadzać go z równowagi. Czy to wszystko? Zerknął na mnie spodełba, jakby chciał jeszcze w tej chwili chwycić testament i wszystko przepisać Milo. W zasadzie to nie. Ariadne Sheftwick. Co z nią? Weźmiesz z nią ślub. Naprawdę? parsknąłem, rozsiadając się wygodniej na krześle. Igneus to pobłogosławi? Minie jeszcze kilka lat, zanim się ustatkujesz, ale małymi kroczkami masz ją do siebie przekonać. Gdy staruch w końcu kopnie w kalendarz, będzie łatwiej. Markus jest inteligentniejszy od niego. Wie, że jesteś dla Ariadne najlepszym wyborem. Nie skupiaj się ani na Gneusie, ani na Markusie, tylko spróbuj zachwycić Ariadnę. O tyle cię proszę. Dziadku. Teraz nie byłem już tak zrelaksowany jak wcześniej. Mówił szczerze. Nie mogłem tego uznać za zabawy czy scenariusz niemożliwy do spełnienia. Nie dość, że miałem pracować tam, gdzie chciał dziadek i mieszkać wiecznie w tym samym miejscu, to jeszcze nie miałem prawa się zakochać. A czemu nie Milo, co? Milo i Aria pasowaliby do siebie. Ona wszystko dziedziczy. Ty również. Złączycie zamek, tak będzie najlepiej. Nikt nikogo nie wyrzuci: w końcu będzie spokój. Jak Gneus umrze, to Markus pozwoli nam tu zostać. Gdy Gneus umrze, a Ariadne znajdzie sobie męża, będzie po nas. Jedynym spoiwem, które łączy nasze rodziny, jest Elizabeth. Potrzebujemy nowego spoiwa i będzie nim Twój pierworodny. Jeśli naprawdę myślisz, że szeftujkowie zadowolą się Milo, który nic nie dostanie, to się grubo mylisz. Znajdą innego bogacza i tyle, a my będziemy straceni. To zostaw mu coś więcej. Ja nie potrzebuję tylu pieniędzy. Jeżeli podzielę pieniądze, to żaden nie będzie godny tej małej. Już szef wiedzą, ile pieniędzy mamy i będą chcieli, by Ariadny wyszła za najlepszą partię. Nie podoba mi się to. Nie musi, chłopcze. Będzie tak, jak uznam za stosowne. Zacisnąłem szczękę. Miałem jeszcze wiele do powiedzenia. Jednak zapytałem tylko, to wszystko? Tak, teraz to już wszystko. W drodze na stację cieszyłem się, że nie będę widywał się z dziadkiem przez następne trzy miesiące. Żałowałem jednak, że opuszczam brata, szczególnie teraz, gdy wiedziałem, że i jego czeka taka rozmowa. Skoro u Szeftów pojawiła się kolejna dziewczyna, dziadek będzie próbował wcisnąć ją Milo. Mając nadzieję, że jej krewni nie będą mieć żadnych wymagań co do jej przyszłego męża. To oczywiście miałoby sens przy założeniu, że ta nowa nic nie odziedziczy. I chociaż Gneus z pewnością o tym myślał, nie sądziłem, że nic jej nie zostawi. A biorąc to pod uwagę, Milo bez grosza przy duszy będzie dla niej nikim. Byłem wściekły, że dziadek chce go zostawić bez niczego. Wiedziałam jednak, że gdy tylko przejmę pieniądze dziadka, oddam część bratu i wtedy będzie mu chociaż trochę łatwiej. Nie rób sobie zbyt dużych nadziei, dobrze? Odezwałem się w końcu. Zaraz miałem wysiadać. Może ta córka Titusa nie ma poczucia humoru, albo nie cieszy jej każdy dzień, jak ciebie. Nawet jeśli dziadek będzie ci ją chciał wciskać na siłę, to wiesz, któreś z was może powiedzieć nie. Myślisz, że dziadek będzie chciał nas połączyć? Oczy Milo się zaświeciły, jakby nie słyszał całej reszty mojej wypowiedzi. Trwało to tylko chwilę, bo już zaraz jego mięśnie się napięły, a w spojrzeniu zamiast ekscytacji pojawiła się panika. Westchnąłem ciężko. Milo nigdy nie potrafi skoncentrować się na dłużej niż trzy minuty. Przyjedź do mnie w sierpniu. Jeśli będziesz mógł, przytaknął ucieszony. Wiedziałem, że i jego boli ta rozłąka. Miał mieć na głowie dziadka, wujków, ojca i Elizabeth. W nowej mieszkance zamku widział prawdopodobnie odskocznie od tego całego cyrku i nie mogłem mu się nawet dziwić. Nie jest łatwo żyć w świecie dorosłych bez nikogo po swojej stronie. Wchodząc do pociągu i machając do brata, zastanawiałem się, na którego z nas bardziej wpłynie mój wyjazd. Rozdział czwarty. Lucy. Nie mogłam pamiętać wojny. Zaczęła się trzy miesiące po moich narodzinach. Skończyła, gdy wciąż byłam za mała, aby pojąć jej sens. Nawet teraz, mając szesnaście lat, nie rozumiałam, po co na świecie wybuchają wojny. Na wojnie nie ma dobrych i złych. Liderzy, którzy chcą zawładnąć jakąś ziemię lub wybić ludzi niepasujących do ich koncepcji świata, są z pewnością potworami. Ale rzadko kiedy sami narażają swoje życie. Na wojnie nie ma dobrych i złych, są tylko marionetki przekonane, że ten, któremu podlegają, jest tym dobrym. To one umierają, niezależnie od tego, czy mają rację i ich lider jest honorowym pacyfistą, czy żyją w błędzie, a ich władca jest tylko wilkiem w owczej skórze. Żyją dla kogoś i umierają za kogoś, kto siedzi z boku. Przygląda się tym, których wysyła na pewną śmierć, i wmawia sobie, że jest w tym głębszy sens. Gdy byłam mała, przekonywałam samą siebie, że mój ojciec zginął na wojnie. Nie potrafiłam zrozumieć, że istnieje jakiś inny powód, by opuścić swoje dziecko. Wymyśliłam całą historię i nawet przedstawiałam ją swoim koleżankom. Wój Titus zapytał mnie kiedyś, dlaczego rozpowiadam takie bzdury. Jestem tu ja, jest tu ciotka Ismę. Co z tego, że jakiś kretyn nie chciał cię poznać? To jego strata. Wuj chciał mnie pocieszyć, ale problemem nie było to, że mój ojciec mnie opuścił. Problemem było to, że nie znałam powodu. Mogłam pogodzić się z opuszczeniem przez mamę, bo nie miała wpływu na swoją śmierć. Ale dlaczego przy porodzie nie było mojego taty, który do samego końca trzymałby za rękę Robertę. Płakałby godzinami po jej stracie, i w końcu zabrałby mnie do siebie, żeby wychować mnie tak, jak powinien zrobić to ojciec. Oczywiście kochałam Ismę i Titusa i cieszyłam się, że przyjęli mnie do swojego domu, ale pytanie dlaczego, ciągle mnie dręczyło. Chociaż byłam zmęczona po podróży, zasnęłam tylko na kilka godzin. Obudziłam się o czwartej w nocy i od tamtej chwili ciągle rozmyślałam o wojnie i o ojcu. Może naprawdę zginął na froncie? To byłoby pocieszające. Mogłabym całą winę zrzucić na okrutnych dyktatorów. Śmierć na wojnie była tak samo dobrym powodem, by zostawić swoją córkę, jak śmierć przy porodzie. Wstałam o szóstej. Gołymi stopami dotknęłam delikatnego dywanu i przeszłam kilka kroków w stronę okna. Otworzyłam je i nie mogłam się nie uśmiechnąć, gdy usłyszałam poranny chór ptaków. Wciągnęłam powietrze w płuca, by zapamiętać ten moment Miałam rodzinę Może nieprawdziwą, na taką nie mogłam już liczyć, ale miałam jakąś rodzinę Nie będę głodna, bo ktoś się mną zaopiekuje Nie zamarznę zimą, bo ktoś zaprosił mnie do swojego domu Nie będę musiała wyjść za mężczyznę starszego o czterdzieści lat, by jakoś przeżyć Tak, ten moment chciałam zapamiętać Pomieszczenia na pierwszym piętrze zawsze mają na początku jedynkę. Zaraz po Śniadaniu wyruszyłam z Arią na zwiedzanie domu. Umiała odpowiedzieć na każde pytanie, ale czasami przez to, jak szybko mówiła, nie do końca wszystko rozumiałam. To znaczy, zaczynamy od 1a i przechodzimy do 1b, 1c i tak dalej. Tak samo jest na kolejnych piętrach. I w taki sposób mieszkasz w 2m, rozumiesz? Kontynuowała. A co jest po M? N. – Oczywiście – zachichotała, po czym zerknęła na mnie z poważną miną. – Wybacz, czy ty znasz alfabet? – Jaka ze mnie głupiutka koza? Może nie umiesz pisać, a ja umiem. Pierwszy raz usłyszałam taką obrazę jak głupiutka koza. Szybko uświadomiłam sobie, że to największa obelga, na jaką pozwala sobie moja kuzynka. Dlatego z szacunku do niej próbowałam powstrzymać wybuch śmiechu. Chodziło mi o to, że moja sypialnia jest ostatnia. Czy pomieszczenia w części mieszkalnej beketów zaczynają się od N? Zgadza się? Nie mogą tego zmienić, bo dziadek bardzo by się zazłościł. Wiesz, on nadal uważa, że wyrzuci ich z zamku, dlatego nie chce zamieniać tej numeracji. Przytaknęłam. Faktycznie, miało to sens. Chociaż najwidoczniej Gneus pozbywał się ich już bardzo długi czas. Jeśli do tego momentu nie znalazł wyjścia, złudne nadzieje, że uda się mu to teraz. Na ostatnich piętrach mieszczą się różne gabinety, które są mniej używane niż te na niższych piętrach. Znajduje się tam też biblioteka. Jest to jedyne pomieszczenie, do którego dostęp mają obie rodziny. Ariadne szła szybkim tempem, wskazując na różne obrazy i popiersia, które mijałyśmy, a o których nic nie wspominała. Trudno było nadążyć. Czekaj, podbiegłam do niej. Czyli mogę spotkać kogoś z beketów w bibliotece? Tak, chociaż lepiej ich unikaj, bo dziadek może się zezłościć. Rozumiem, ale skąd mam wiedzieć kogo, skoro Gneus nie pozwoli mi ich poznać? Wiesz, mogę tam trafić na osobę, której nie będę kojarzyła i nie będę mieć pojęcia, czy to ktoś z naszej rodziny, kogo jeszcze nie poznałam, czy jeden z beketów. Chciałam w ten sposób dopytać się o naszych sąsiadów. Poskutkowało. Mieszka ich tam tylko czworo. Nie będziesz mieć więc żadnego problemu z ich rozpoznaniem. No dobrze, teraz może być ich więcej, ze względu na to, że synowie pana Cartera zjeżdżają na lato. Oni są nieco do siebie podobni. Każdy z nich ma jasno-rude włosy i brązowe oczy. Pan Carter jest siwym starcem przy kości, a Elizabeth wyróżnia się płomienno-rudymi lokami. I chodzi w sweterkach, które sama sobie robi na drutach. Jest tam jedyną kobietą, ale tak naprawdę należy też do naszej rodziny, więc nie uważamy jej za jednego z beketów. Czasami przychodzi rozmawiać z moją mamą. Czyli ona może przechodzić z jednego skrzydła zamku do drugiego? Tak, mogą tylko ona, dziadek i pan Carter. No i służba, oczywiście. Cała piwnica jest łączona. Nie ma tam żadnej ściany, która oddziela jedną połowę od drugiej. Gotują nam ci sami kucharze, i chociaż jedna służba jest nasza, a druga beketów, to czasami mogą ze sobą rozmawiać. Nie podoba się to oczywiście panu Carterowi i naszemu dziadkowi, ale nikt służących nie pilnuje tam na dole. Podobno dochodzi nawet do przyjaźni. Tylko nie mów o tym dziadkowi, bo nie powinnam tego wiedzieć. Milo mi kiedyś powiedział, a jak się dziadek dowie, że z nim rozmawiałam, to będzie zły. Milo? Ach tak, nie mówiłam ci o wnukach pana Cartera. Jego pierwszy syn, czyli Daniel, ma dwóch synów, którzy mieszkają w drugiej części zamku. Spadkobierca ma na imię Kai i jest od nas starszy o rok. Milo, młodszy, jest w naszym wieku. Rozróżnisz ich bez trudu. Kai odziedziczył po matce jasnobrązowe włosy, a po beketach ciemne oczy. Milo za to ma takie same włosy jak reszta beketów. I tu się robi ciekawie. Niebieskie oczy. Rozumiesz? Przecież żona Daniela Beketa też jest brązowo oka. Czyli Milo może być synem jakiejś innej kobiety? Taką teorię wysnuła kiedyś moja mama, ale potem przyznała, że to były tylko brednie. Dowiedziałam się, że odbierała oba porody, więc ono najlepiej wie, że Kai i Milo mają tę samą matkę. Nie, sądzę, że to kwestia genetyki, ale nie znam się na niej. Wiesz, po prostu myślę, że nie warto wierzyć mojej mamie. To się chyba nazywa kompulsywne kłamanie czy coś? Lubi mówić takie rzeczy, gdy tata zbyt długo nie zwraca na nią uwagi. Myśli chyba, że dzięki takim plotkom jest ciekawsza. Kiedyś uznała, że szofer beketów, Richard, musi mieć romans z którąś z pokojówek. Innym razem, że wymiera nam stary dąb, chociaż w okolicy dębu i ogrodu to ona nie była od paru lat. Niedawno stwierdziła, że Kai z pewnością wkrótce zacznie się do mnie zalecać. I nie wierzysz, że to może być prawda? Pan Carter Beckett chce się nas pozbyć, tak samo jak my jego. Tak powtarza dziadek. Zalecanie się do mnie tylko skomplikowałoby całą sprawę. Poza tym, gdyby Kai miał się do mnie zalecać, nie wyjeżdżałby dziś na trzy miesiące do Jorku, nieprawdaż? Nie mam pojęcia. Ariadne wydawała się wzburzona. Chciałam zmienić temat, lecz po chwili uśmiechnęła się do mnie, jakbyśmy nigdy nie wspomniały o Kaju. Pana Cartera, Elizabeth i Milo, powinnaś spotkać na dzisiejszej kolacji. Czyli mogą jednak do nas przychodzić? Zaprzeczyła, po czym chwyciła mnie za rękę i zbiegłyśmy po schodach na pierwsze piętro. W tej jadalni zazwyczaj jemy posiłki, wskazała na pomieszczenie, w którym byłam już dwa razy na kolacji oraz śniadaniu. A tutaj? Poprowadziła mnie do pokoju, który musiał mieścić się zaraz pod moją sypialnią, ponieważ tuż obok niego przechodziła ściana dzieląca obie połowy. Ta tutaj jest przeznaczona na comiesięczne kolacje. W każdą trzecią środę miesiąca siadamy tu wszyscy, jakbyśmy byli jedną wielką, a w zasadzie po prostu większą rodziną. Weszłyśmy do środka. Z pewnością nie spodziewałam się tego, co zobaczyłam. Jasne pomieszczenie z ogromnym żerandolem miało swój urok. Moją uwagę przykuła jednak szklana ściana, przez którą mogłam dostrzec jadalnię beketów. Widziałam coś takiego po raz pierwszy w życiu. Prostopadle do szklanej ściany umiejscowiono długi machoniowy stół, za nią stał drugi taki sam, co tworzyło iluzję jednego niezwykle długiego stołu. Gdyby nie to, że kolory w jadalni beketów były ciemniejsze i bardziej stonowane... Mogłabym pomyśleć, że widzę nie szkło, lecz lustro. Czyli jemy w dwóch różnych pomieszczeniach? Próbowałam to wszystko pojąć. Tak, ale widzimy się przez ścianę. I jak sądzę, pan Carter i nasz dziadek siedzą po dwóch stronach tego przedłużonego stołu i nawet się nie słyszą? No wiesz, są już trochę starzy. Mamy wspólną ucztę w dwóch osobnych jadalniach, powtórzyłam do siebie szeptem. Wiem, że może ci się to wydawać niecodziennym rozwiązaniem, ale pradziadek chciał, by rodziny się dogadywały, a Helena zażyczyła sobie, byśmy jedli wspólnie przynajmniej co miesiąc. Pan Beckett i nasz dziadek się nie zgodzili, więc to taki kompromis. Może ci starsi niezbyt się słyszą, ale to bardziej ze względu na wiek. Ja tam lubię te kolacje, bo mogę w końcu porozmawiać z Milo i Kajem. Może nie tak wprost, ale gdy trwa jakaś wspólna dyskusja... To dziadek przymyka oko, jeśli słyszy, że mówię do któregoś z nich. Nie zachęcałam jej do dalszych wyjaśnień. Zamiast tego zaproponowałam, żebyśmy napiły się herbaty. Aria uznała, że to dobry pomysł, bo od ciągłego mówienia dostała chrypki. Później, jeszcze przez cztery minuty, opowiadała mi, jak często się i to zdarza. Wczoraj włożyłam tę samą suknię co dzień wcześniej. Gdy przyszłam do jadalni, znanej także jako 1M. Wszyscy już na mnie czekali. Rozmawiali akurat o jakimś sznurze znalezionym przy drzewie. Mężczyźni wstali, kiedy zauważyli, że wchodzę przez otwarte drzwi. Carterze To moja wnuczka. Lucy Sheftwick. Lucy to Carter Beckett. Starzec mieszkający po drugiej stronie. Zobaczyłam, jak ów starzec przewraca oczami. Elizabeth To moja wnuczka. Lucy Sheftwick. Lucy to moja siostrzenica. Elizabeth Szeftwick. Beckett, wuju mruknęła kobieta Nie słyszę cię, dziecko odchrząknął i usiadł na krześle Zauważyłam, że po drugiej stronie jest tylko ta dwójka Nie było ani Kaja, ani Milo o których wspomniała Aria Mówiła, że nazywa się Beckett krzyknął pan Carter i również usiadł Poza tym Lucy zwrócił się do mnie Elizabeth jest nie tylko siostrzenicą Gneusa, lecz również moją córką. Chyba sama przyznasz, a w zasadzie przyznałabyś, gdyby Gneus pozwolił komukolwiek ze swojego domu mieć własne zdanie, że bycie czyjąś córką jest istotniejsze niż bycie czyjąś siostrzenicą. Ja zaczęłam, ale nie zdążyłam dokończyć, ponieważ w rozmowę wciął się pan Sheftwick. Nadal płynie w niej krew Sheftwicków, a to ma większe znaczenie niż bycie beketem. Jesteś zgryźliwy, bo mam aż czworo dzieci. Zaczynałam podejrzewać, że słyszą się lepiej, niż zapowiadała Ariadne. Masz czworo, ale wszyscy synowie cię opuścili. Markus przynajmniej przy mnie został. Tak, z pewnością został tu dla twojej zjawiskowej osobowości, a nie dla pieniędzy. Twoi nie zostali tu nawet dla pieniędzy. Woleli wszystko zostawić, byleby się wynieść od takiego ojca. A może, po prostu, pan Carter przerwał. I jeden, i drugi mężczyzna spojrzeli na mnie, gdy pochlipywałam i wycierałam policzki serwetką. Przestali się kłócić. Odmówili wspólnie modlitwę, a później zjedli w ciszy. Zapewne myśleli, że płaczę z powodu ich krzyków. Ja jednak uświadomiłam sobie po nie czasie, jak przedstawił mnie pan Zawsze byłam jedynie Lucy. Tak mnie za każdym razem prezentowano. Gneus za to nazwał mnie swoją wnuczką. Rozdział 5. Kai. Mój dziadek zawsze powtarzał, że jeśli mam być kimś, muszę zaakceptować cierpienie. Cóż, w takim razie wybrał dla mnie bardzo dobrego nauczyciela. Pan Hollow wiedział, co zrobić, by ktoś cierpiał. Wydawało mi się, że sprawianie ludziom bólu było dla niego naturalniejsze niż chodzenie do toalety. Był sierpień, lecz przez nadmiar pracy zapomniałem wysłać list do mojego brata. Miałem nadzieję, że zdążą go dostarczyć, zanim Milo wybierze się w podróż. Drogi Milo, jak tam życie? Czy rozkochałeś już w sobie tę tajemniczą dziewczynę? Może mam szykować garnitur na ślub? Opowiedz, co tam u ciebie. Zadzwoniłbym już dawno, gdyby nie to, że pan Hollow nie toleruje telefonów. Uważa je za niepotrzebny wynalazek, chociaż sam widziałem, jak chowa się w swoim gabinecie i do kogoś dzwoni. Próbowałem się tam wkraść, jednak mnie nakrył i zagonił do nauki. Czy opiekujesz się Andriusem? Ciągle się o niego martwię. Napisałbym do niego, ale nie miałem na to czasu. Gdy wrócę, wszystko ci opowiem. Tylko może nie przyjeżdżaj, dobrze? Wiem, co teraz myślisz. Ale nie jest to moja intencja, chciałbym, żebyś tu przyjechał. Jednak mam tak dużo nauki i pracy, że nie będziemy mieć nawet dla siebie czasu. Myślałem, że gdy przyjedziesz, pokażę ci York. ale jak mam to zrobić, skoro przez dwa miesiące nie wychodziłem z domu? Zapewne lepiej się znasz na architekturze tego miasta niż ja. Wrócę za miesiąc, jeśli Bóg pozwoli, bo od tej pracy paruje mi już mózg. Opiekuj się Elizabeth i Andriusem. Powiedz ojcu, że nie musi na mnie czekać. Jeśli wyjedzie wcześniej, nie będę mieć o to pretensji. Pozdrów dziadka i nie mów mu, że skarżyłem się na pana Hallowa. Nie wiedzieć czemu lubi go. Nie chcę więc mieszać się w ich przyjaźń. Do zobaczenia za miesiąc. Z poważaniem twój najlepszy i jedyny brat Kai. Zgiąłem kartkę i schowałem ją do koperty. Zamoczyłem raz jeszcze pióro w kałamarzu i zapisałem na kopercie adres. Nie wiedziałem, czy dopisywać, o którą część zamku chodzi. Jednak stwierdziłem, że szef Twikom na nic zda się mój list. Nawet jeśli to oni go dostaną, będą mieć na tyle przyzwoitości, by oddać go Milo. Kai! Podskoczyłem na dźwięk swojego imienia. Ktoś zapukał delikatnie w drzwi do pokoju. Gdy się uchyliły, do środka weszła ochmistrzyni Rose. Zapewne jedyna normalna osoba w tym domu. — Kaj! — znów krzyknął z góry pan Hollow. — Musiałem się pospieszyć, jeśli chciałem dostać dziś jakąkolwiek kolację. — Pan cię wzywa. Odezwała się kobieta, jakbym sam nie słyszał tego donośnego wrzasku. — Tak, już idę. Wstałem z krzesła. Usłyszałem kroki. Pan Hollow schodził na niższe piętro. Szedł do mnie, a ja nadal w ręce trzymałem list. Wcisnąłem go do dłoni Rose. — Proszę, wyślij to. Słucham, błagam cię, wyślij ten list. Dam ci pieniądze. Zacząłem szukać w kieszeniach jakichś drobnych, ale drżącymi rękami trudno było coś znaleźć. Proszę cię, wyślij go. Kaj! Czy nie słyszałeś, jak cię wołałem? Proszę wybaczyć, to ja go zajęłam na tak długo. Wytłumaczyła Rose. W jej rękach nie było już listu. Ciężar spadł mi z serca. Marsz na górę, chłopcze! Mamy dziś dużo pracy. Przytaknąłem i posłusznie udałem się za nim na następne piętro. Czułem ulgę, że wiadomość zostanie dostarczona do Milo. Tym bardziej się zdziwiłem, gdy nazajutrz spotkałem mojego brata w progu. Kaj! Zarumieniony od słońca Milo wbiegł przez korytarz, by mnie uściskać. Cieszysz się, że mnie widzisz, prawda? Nie miałem od ciebie żadnej wieści, ale jest już sierpień. Mówiłeś, że mogę przyjechać do ciebie w sierpniu. Kaj! Czemu jesteś taki blady? W tym momencie drzwi od gabinetu pana Hollowa się otworzyły. Mężczyzna chciał się uśmiechnąć, choć wyszedł z tego tylko grymas, który oszpecał jego twarz jeszcze bardziej niż wszystkie blizny na jego policzkach razem wzięte. Ty musisz być Miles. Wyciągnął rękę do mojego brata, a moje dłonie same zacisnęły się w pięści. Twój dziadek dużo mi o tobie opowiadał. Zostaniesz z nami na miesiąc, tak? Tak. Jeśli tylko mi pan na to pozwoli. Później wrócę z bratem. Dobrze. Może również czegoś się tu nauczysz? Chciałbyś trochę popracować? Nie, wtrąciłem się. Przyjechał tu tylko odpoczywać. Milo spojrzał na mnie ze zdziwieniem. Po chwili jego oczy wyrażały już zrozumienie i źle ukrytą złość. Wiedziałem, co sobie pomyślał. Uznał, że jestem od niego zazdrosny. Uznał, że chce wszystko zgarnąć dla siebie. Ci starsi bracia. Zaśmiał się pan Hollow. Zawsze myślą tylko o sobie. Coś znajdziemy również dla ciebie, Milo. Nie martw się. Rozpakuj swoje rzeczy. Rose zaprowadzi cię do twojego pokoju. Gdy tylko pan Hollow wrócił do swojego gabinetu, wziąłem Milo na stronę. Nie możesz tu zostać. Czemu? Wiecznie wesoły Milo gdzieś znikł. Naprawdę nic nie rozumiał. A ja nie mogłem mu tego wytłumaczyć. Słuchaj. Napisałem do ciebie list, ale nie zdążył dotrzeć. Nie mam tu ani chwili wolnego na podróżowanie i spędzanie z tobą czasu, więc dam sobie radę. A może jak ci pomogę, to znajdziesz czas i przestań. Próbowałem mówić cicho, by pan Holow nie usłyszał. Milo, proszę cię. Wiesz dobrze, że nie robię tego z zawiści. Po prostu bardziej przydasz się w zamku. Jak na kogoś, kto mówi, że nie robi czegoś z zawiści, wydajesz się bardzo zawistny. Jestem prawie w twoim wieku i może dziadek nie sądzi, że udźwignę pewne obowiązki, lecz myślałem, że ty mnie wesprzesz. Wspieram cię. Ale tylko się tu zmęczysz. Nie tak powinny wyglądać wakacje. Trudno. Przynajmniej się do czegoś przydam. Jeśli we mnie nie wierzysz, to twoja sprawa. Wtem usłyszałem otwierające się drzwi. Odwróciłem się szybko, zasłaniając przy tym swojego brata. Kaj, wejdź do gabinetu. Pan Hollow wyglądał na rozdrażnionego. Jeśli usłyszał moją rozmowę z Milo, było po mnie. Gdy wszedłem do pomieszczenia, pan Hollow zatrzasnął drzwi. Co ty sobie wyobrażasz? Nie krzyczał. Dobrze wiedział, jak mówić, by nikt go nie słyszał. Siadaj. Posłusznie usiadłem. Taka sytuacja zdarzyła się zbyt wiele razy, bym nie wiedział, co zaraz nastąpi. Pan Hollow wcisnął mi do ust szmatkę. I kazał podwinąć rękawy. Następnie chwycił drewnianą linijkę. Gdy skończył, pozwolił mi zostać w gabinecie tak długo, aż moja twarz przestanie być opuchnięta od płaczu. Podszedł bliżej mnie, tak, że nasze twarze były niebezpiecznie blisko. Ten dom nie jest więzieniem. Nie przekonuj więc swojego brata do ucieczki, jeśli nie jest tak tchórzliwy jak ty, syknął. Jeszcze raz okażesz niesubordynację. Wyciągnął przed siebie dłoń i zaczął chować do jej wnętrza kolejne palce od kciuka. Jeszcze raz, a połamie ci palce. Jeden po drugim. Schował ostatni palec i teraz dzieliła nas już tylko jego pięść. Zrozumiano? Przytaknąłem. Pozwolił mi wyjść. Mojego brata nie było już na korytarzu. Gdy wszedłem do swojego pokoju, Milo właśnie pakował mój bagaż. Co ty robisz? Przerażone rzuciłem się w jego kierunku, aby wyciągnąć z walizki wszystkie ubrania. Ten człowiek to jakiś czubek. Szybko zrozumiałem, że musiał przez jakiś czas stać przed drzwiami do gabinetu. Mimo cichego głosu pana Hollowa i szmatki w moich ustach, nie dało się przejść obojętnie obok odgłosów drewnianej linijki uderzającej o ciało. Milo... Nie wiesz, co on zrobi, gdy tym bardziej musimy uciekać. Nie mogę. Pokaż ręce. Stałem jak sparaliżowany. Powtórzył te słowa jeszcze dwa razy. W końcu podwinąłem rękawy koszuli. Jeśli spróbujemy uciec, może chcieć zrobić ci to samo. Wyszeptałem. Mój Boże! Tylko to był w stanie powiedzieć mój brat. Patrzył na moje posiniaczone przedramiona, a później zerknął w dół. Jest sierpień, Kai. Czemu nosisz długie spodnie? Nie odpowiedziałem. Nie chciałem się żalić. Gdy góra była już cała sina, pan Holow pozwalał mi podwijać nogawki zamiast rękawów. Posiniaczone nogi bolały równie mocno, ale było to lepsze niż uderzenia linijki na świeżych siniakach, które wykwitły na rękach. Szczególnie, że podczas pracy ciągle musiałem coś dźwigać lub pisać. Moje obolałe przedramiona. Nie były zdolne do tego typu aktywności. Musimy poczekać do wieczora, wyszeptałem w końcu. Sam nie wierzyłem, że dałem się przekonać tak szybko. Pan Hollow jedzie do znajomych. Wyjdziemy oknem, by nie pomyślał, że Rose nas wypuściła. Milo przytaknął. Chciał coś jeszcze dodać, ale się domyślałem, o co może chodzić, dlatego tylko wzruszyłem ramionami. Nie zdążymy na pociąg. Oznaczało to, że przez całą noc będziemy musieli czekać na kolejny. Jeśli będziemy mieć szczęście, pan Hollow nie zechce nas szukać, gdy wróci do domu i nas nie zastanie. Było to ryzykowne, ale nie mieliśmy innego wyjścia. O pierwszej w nocy byliśmy już na stacji. Milo spał, leżąc na walizce, jak na poduszce. Ja czuwałem. Planowałem, co zrobię, gdy przede mną pojawi się pan Hollow. Czy miałem uciekać? Czy w ogóle zdążyłbym wybudzić Milo, zanim Pan Holo by nas dorwał? A może powinienem walczyć? Tylko że nie miałem z nim szans. Był na wojnie, a mnie pokonała zwykła linijka. Czułem, że jestem zbyt słaby, by ochronić siebie i brata. Popatrzyłem na Milo, po czym go obudziłem. Już jedziemy? Zapytał, nie otwierając oczu. Nie, ale musimy być gotowi. Tak na wszelki wypadek. Mój brat przetarł powieki i ziewnął. Wiedziałem, że jest zmęczony po podróży. Do Jorku długa droga, a Milo nigdy nie lubił spać w miejscach publicznych. Chociaż może to, że zasnął na ziemi przy torach w obcym mieście, zwiastowało, że przełamie się i gdy wsiądziemy za kilka godzin do pociągu, spokojnie prześpi całą podróż. Bylebyśmy tylko wytrzymali. Byleby nikt nas nie ścigał. Milczeliśmy. Milczeliśmy bardzo długo, zanim któryś postanowił się w końcu odezwać. A później rozmawialiśmy już całą noc. Opowiedział mi o lipcowej łączonej kolacji i o tym, że finalnie nie poznał córki Titusa, gdyż była chora i cały tydzień spędziła w łóżku. Opowiedział mi o rozmowie, którą przeprowadził z dziadkiem. Tak, jak myślałem, staruszek próbował mu wcisnąć na siłę nową współlakatorkę. I co o tym myślisz? Zapytałem. Zastanawiałem się, czy również powiedzieć mu o rozmowie dotyczącej Ariadne. Nie wiem. Najpierw muszę ją poznać. Wiesz, to może być moja żona, ale nie chcę decydować bez wcześniejszego zbadania sytuacji. No tak. Jakby w ogóle było w niej cokolwiek, co mogłoby mu nie pasować. Milo był typem człowieka, któremu wystarczył uśmiech drugiej osoby, by się z nią zżyć. Wątpiłem jednak, czy podoba mu się plan dziadka. Mój brat był dobry. I starał się bardziej ode mnie, by go uszczęśliwić. Nie miał wrogów, a czasem nawet pan Szeftwick pytał go o plany na przyszłość. Zupełnie tak, jakby Milo był superbohaterem, mogącym znaleźć czuły punkt w każdej bestii. To, że tak szybko skreślił pana Holoa, było więc dla mnie czymś więcej niż zwykłą braterską solidarnością. Sekundy wydawały się minutami, minuty nieskończonością. Godzina za godziną czekaliśmy na wschód słońca, a gdy się pojawił, dopadł mnie lęk, że może cieszę się na wyrost. Nie powinno się świętować, dopóki nie ma się stuprocentowej pewności, że jest ku temu powód. Chociaż zostały nam tylko dwie godziny do odjazdu pociągu, to one były dla mnie najbardziej stresujące. Patrzyłem, jak wskazówki zegara mozolnie się przesuwają, i się modliłem, bo już tylko to mi pozostało. Nie chodziło nawet o mnie. Wytrzymałbym jakoś ten miesiąc, naprawdę, ale nie pozwoliłbym skrzywdzić młodszego brata. Ostatnia godzina. Odliczałem na głos, a Milo znów przysypiał. Milo, proszę, nie śpij. Przepraszam. Ponownie przetarł oczy. Nie mówiłem nic więcej. Doskonale wiedział, że nie może zasnąć, a ja doskonale wiedziałem, że w jego stanie sen jest naturalnym odruchem, dlatego żaden z nas nie robił drugiemu wyrzutów. Po prostu musieliśmy jakoś przetrwać. Ostatnia godzina, powtórzyłem, zaciskając dłoń na swojej walizce. Słońce grzało coraz mocniej, a moja koszula była już cała przepocona, lecz nie mogłem jej ściągnąć. Zastanawiałem się, ile czasu minie, zanim znikną wszystkie siniaki. Później poczułem ucisk w gardle na myśl o tym, że pan Hollow przyjdzie na stację i będziemy musieli z nim wrócić. Chciało mi się płakać jak małemu chłopcu. Podczas tego wyjazdu często zbierało mi się na płacz, Ból był zbyt silny, by poradzić sobie bez łez. Nie mogłem jednak przypomnieć sobie ostatniej sytuacji sprzed wyjazdu, kiedy płakałem. Naprawdę musiałem być wtedy małym dzieckiem, skoro żadna chwila nie przychodziła mi do głowy. Można było mówić o moim dziadku wiele rzeczy, ale zawsze jakoś dało się z nim dogadać. Poza tym miałem brata Elizabeth i starego Andriusa. Zastanawiałem się, co u niego słychać. Miałem wrażenie, że niezbyt dobrze. Jeśli tylko uda nam się zbiec, odwiedzę go jako pierwszego. Pomyślałem i zacisnąłem powieki, by powstrzymać napływające łzy. Pięćdziesiąt minut później nadjechał pociąg. Odwróciłem się w stronę Milo i uśmiechnąłem się z ulgą. Następnie zacząłem obserwować ludzi dookoła. Bałem się, że w pewnym momencie ktoś złapie mnie za ramię lub szarpnie mojego brata. Nic takiego się jednak nie zdarzyło. Niektórzy ludzie wysiedli. Inni wraz z nami weszli do wagonu. Zajęliśmy miejsce i czekaliśmy, ja wpatrzony w okno, Milo przysypiający mi na ramieniu. A później pociąg ruszył. Rozdział szósty. Lucy. Wakacje w zamku Szeftwicków były znacznie spokojniejsze niż przypuszczałam na samym początku. Aria i ja często wybierałyśmy się do miasta oraz nad jezioro. Augustyn zabrała mnie na zakupy oraz do krawcowej, dzięki czemu wkrótce chodziłam w najszykowniejszych strojach. Najbardziej podobały mi się rozkloszowane sukienki. Moja ciotka, jako prawdziwa znawczyni mody, zapoznała mnie z delikatnym makijażem, a także z mniej delikatną czerwoną szminką. Zaczynałam wyglądać jak prawdziwa dama, i bardzo szybko udało mi się wpasować w te role. Najgorszy był jeden lipcowy tydzień, w którym zachorowałam. Było to zaraz po podróży nad morze. Ominęła mnie kolacja, na której miałam poznać Milo Becketa i trzech przybranych braci Elizabeth. Z relacji mojej kuzynki jednak nie wynikało, bym straciła zbyt dużo. Pan Beckett ciągle przechwalał się naukami, jakie pobiera teraz jego wnuk w Jorku. Podobno najpierw miał trafić do Carlisle, czyli do miasta prawie na drugim końcu Anglii. Ale drogi przyjaciel pana Cartera zaproponował nauki u niego w domu. Interesowało mnie to bardziej niż Arię, ale nie chciałabym słuchać opowieści na ten temat przy kolacji. Wciąż myślałabym tylko o tym, że on przynajmniej miał możliwość, by się uczyć. Ja też tego chciałam, ale bałam się poprosić o to dziadka. Tak Gneo skazał mi tak do siebie mówić nie miałam nic przeciwko. W sierpniu dużą część czasu poświęcałam nauce na własną rękę. W pewien wtorek a był to trzeci wtorek sierpnia kiedy szukałam w bibliotece kolejnych lektur, które mnie zainteresują, trafiłam na coś przerażającego i zachwycającego jednocześnie. Wyciągałam akurat białą książkę, wyróżniającą się na tle innych z tego regału. Wtedy coś w podłodze kliknęło i zauważyłam schodki prowadzące na niższe piętro. Zaskoczyło mnie to, ponieważ odwiedziłam wszystkie sypialnie i w ani jednej nie widziałam takich stopni. Chwyciłam latarkę, którą na szczęście zostawiłam w bibliotece po całonocnej nauce i zaczęłam schodzić po schodach. Służba nie mogła wiedzieć o tym dodatkowym pomieszczeniu zamku, ponieważ wszędzie trafiłam na pajęczyny, a w świetle widziałam kurz wyglądający jak śnieg podczas śnieżycy. Było go tak dużo, że już po pokonaniu pierwszego stopnia zaczęłam kichać. Z braku alternatywy wycierałam mokry nos w rękawy sukni. Schody miały 16 stopni. Gdy po nich zeszłam, rozejrzałam się dookoła. W tajemniczym pokoju było jeszcze więcej regałów i jeszcze więcej książek. Nie wiedziałam, dlaczego kto się schował. Odczytywałam tytuły. Nie było w nich nic skandalicznego. Zwykłe książki, które zasłużyły sobie na miejsce w bibliotece tak samo jak te, które już się w niej znajdowały. Mogłabym rzec, że były jeszcze bardziej interesujące. O niektórych nawet słyszałam. Zerknęłam na sufit. Od razu rozpoznałam fresk. Był dokończeniem tego, któremu przyglądałam się każdej nocy, gdy nie mogłam spać. To mogło oznaczać, że jestem w pomieszczeniu za swoją sypialnią. Czy w takim razie znajdowałam się już w części mieszkalnej beketów? Czy to było 2N, o którym wspominała Aria? Nie wiedziałam, czy mogę dotykać tych książek. Obawiałam się, że ktoś, do kogo należy ta biblioteczka, zauważy brakującą powieść i zacznie szukać złodzieja. Dlatego tylko przyglądałam się regałom. Było tak do chwili, w której zobaczyłam czarnoksiężnika z krainy Oz. W ekranizacji tej książki grała Judy Garland. Nie znałam jej, lecz ciotka Ismę mówiła, że aktorka bardzo dobrze wypadła. Słyszałam tę historię wielokrotnie, ale nigdy nie czytałam o krainie Oz. Pokusa była silna. Pomyślałam sobie, że mogę wziąć książkę i czytać w tym samym pomieszczeniu, a później odłożyć ją na miejsce. Historia nie była długa, więc zajęłoby mi to kilka dni. Nikt nie musiałby się dowiedzieć, że tu byłam. Chwyciłam ją. A później usłyszałam kolejne kliknięcie, tym razem w ścianie. Regał obrócił się wraz z częścią podłogi, konkretnie z częścią podłogi, na której stałam. W mgnieniu oka. Pojawiłam się w dużej, zielonej sypialni, gdzie niegdzie stały rośliny, wiele miejsca zajmowały również książki. Zrobiłam krok do przodu, a wtedy mebel wrócił na swoje miejsce. Za mną również stał regał, jednak całkowicie inny, ciemniejszy i mniej zniszczony. Na nim także było kilka książek, które z chęcią bym przeczytała. Dopiero po chwili zauważyłam, że w sypialni, w której się pojawiłam, był ktoś jeszcze. Leżał na łóżku i patrzył na mnie bez słowa. Przez moment wpatrywaliśmy się tak w siebie, później włożył pomiędzy kartki skrawek papieru, traktując go jako zakładkę, i odłożył lekturę. Najwidoczniej przeszkodziłam mu w czytaniu. Odwróciłam się w stronę regału i próbowałam znaleźć książkę, która pozwoli mi wrócić do tajemniczej biblioteki. Mogę wiedzieć, jak to zrobiłaś? Chłopak wstał z łóżka. Nie skupiałam się jednak na tym. Zaczęłam w panice wyrzucać książkę za książką. Nie chciałam nawet wiedzieć, co powie dziadek, gdy się dowie, gdzie trafiłam. Byłam u beketów, to jasne, musiałam tu być. Zapewne chłopak za mną to Milo lub Kai. Nie co na pewno Kaj, chociaż nie przyglądałam się jego oczom, już sama fryzura świadczyła o tym, że to nie Milo. Chłopak miał bowiem brązowe włosy. Milo jest rudy, Kai to szatyn. Powtarzałam w głowie opisy wygłaszane przez Arię. Hej, nie rozwalaj mi książek! Układałam je przez trzy godziny. Przepraszam, mruknęłam, chcę tylko wrócić. Co ty, jesteś dorotką czy Alicją? Czarnoksiężnik z krainy Os, wykrzyknęłam, odwracając się po raz kolejny. Masz tu tę książkę? Nie. Serio, co ty tu robisz? Jak to zrobiłaś, że ściana tak dziwnie. Nie zdążyłam usłyszeć końca jego wypowiedzi, właśnie chwyciłam jedną z książek, a regał odwrócił się ponownie. Do widzenia, pomachałam z największą uprzejmością i znów pojawiłam się w małej, sekretnej biblioteczce. Postanowiłam nikomu nie mówić o tym, co się zdarzyło. Miałam nadzieję, że Kai również zatrzyma to dla siebie. Nazajutrz jednak, gdy wróciłam do biblioteki po latarkę, zobaczyłam, jak chłopak wchodzi do pomieszczenia. Schowałam się za jednym z biurek, w oczekiwaniu, aż wyjdzie. Usiadł po drugiej stronie pokoju. Przez szparę w swojej kryjówce widziałam, że nie czyta żadnej książki. Po prostu siedział. Później do biblioteki weszła pokojówka. Zauważyła chłopaka i chciała wyjść. Ten jednak do niej podbiegł, uśmiechając się od ucha do ucha, jakby to właśnie na nią czekał. Nie docierało do mnie, o czym rozmawiają. Dopiero po około minucie udało mi się usłyszeć jedno słowo, Wypowiedziane przez chłopaka z takim samym entuzjazmem, z jakim naukowiec krzyczy eureka. Słowo to brzmiało Lucy. Rozdział Siódmy. Kaj. Przez dwa pierwsze dni po moim powrocie dziadek tylko na mnie krzyczał. Wypytywał się, dlaczego uciekłem, a gdy to nie skutkowało, pytał o to samo mojego brata. Milo milczał. Byłem mu wdzięczny za to, że mimo chęci wiecznego zadowalania dziadka teraz stoi po mojej stronie. Dlaczego nie wyznasz mu całej prawdy? zapytał mnie Milo, gdy wracaliśmy pociągiem z Jorku. Musiałem być wobec niego szczery, skoro chciałem, by obiecał mi milczenie w tej sprawie. Jest z tego samego pokolenia co pan Hollow. Już wspominanie tego mężczyzny wprawiało mnie w nieprzyjemny nastrój. Zapewne doskonale wie, jak tamten się zachowuje. Może nawet właśnie dlatego mnie do niego wysłał. Wiesz, chciał nauczyć mnie dyscypliny albo czegoś takiego. Skoro dziadek nas nie bił, to raczej nie ma takich zapędów. Co nie znaczy, że tego nie pochwala. Zna Holola i wie, jaki on jest. Jeśli by mu to przeszkadzało, nie wysłałby mnie właśnie do niego. Nie, wola, żeby uznał to za jakiś przejaw buntu. Mam wciąż 16 lat, będzie mu więc łatwiej uwierzyć, że to tylko młodzieńczy wybryk. Będzie zły. Przytaknąłem. Wiedziałem, że będzie. I był. Wyprówam z siebie flaki. Robię co mogę, żebyś nauczył się fachu, żebyś dostał zamek i żył tak, jak ci się podoba. Ale to nie jest życie, jakie mi się podoba odpowiedziałem. A dziadek spojrzał na mnie z podełba. Nie oddam spadku Milo. Nawet o tym nie myśl. Nie o to mi chodzi. Sam nie chciałbym obciążać tym swojego brata. Nie możesz ty mnie czegoś uczyć albo podrzucić mi jakieś książki? Ty i te twoje książki. Dawno nie widziałem go tak wściekłego. Interesują cię tylko książki i drzewo. Widzę cię. Albo z nosem w kolejnej powieści, albo wpatrzonego w dąb, albo siedzącego przy dębie i czytającego. Zacznij żyć, Kaj. Zacznij robić coś, co ma sens. Bo przeminie ci całe życie, a ty wciąż będziesz nikim. Zacisnąłem zęby i próbowałem się uspokoić. Mam niecałe siedemnaście lat. Odezwałem się łagodnie. Idź sobie, chłopcze. Nie chcę cię teraz widzieć. Wyszedłem, ale co kilka godzin znów byłem zmuszony słuchać jego krytyki. Trwało to dwa dni. Później nadszedł etap milczenia. Dziadek nawet się ze mną nie witał. Na śniadaniu nie rozmawialiśmy, a później ja szedłem do swojego pokoju, a on zaś do gabinetu. We wtorek rano zaczepił mnie mój ojciec. No to co tak naprawdę się zdarzyło? Zapuścił sobie wąsy, które wyglądały jakby stonoga zamieszkała nad jego wargą. Nie to, że przeszkadza mi takie zachowanie. Też lubię go drażnić, ale wiesz. Czekałem aż dokończy. Ojciec jednak tylko patrzył na mnie. Jakby to on czekał na moją odpowiedź. Nic się nie zdarzyło. Wzruszyłem ramionami. Nie chcę spędzać całego dnia na nauce i pracy. Kto wie, może zaraz wybuchnie kolejna wojna i wtedy na nic zda mi się doświadczenie w zarządzaniu firmą. Zabiją mnie na froncie i koniec. Chociaż mój ton na to nie wskazywał, była to moja realna obawa. Skąd miałem wiedzieć, czy nie przyjdzie następna wojna? Jeśli nie będę silny, nie ochronię siebie, mojego brata, ani reszty rodziny. Jak na ironię, zachowanie pana Holoła czegoś mnie nauczyło. Słaby mi łatwo pomiatać. Nie chciałem być słaby i nie chciałem dłużej uciekać. W takim razie może szkoła wojskowa? Zaproponował ojciec. Albo chociaż jakiś obóz? Pewnie by cię tam ogolili. Przeczesał dłonią moje włosy. To byłaby szkoda, wielka szkoda, bo masz takie ładne po mamie. Odrosłyby kiedyś. W takim razie postanowione! Tego samego dnia leżałem w łóżku i czytałem tomik poezji Emily Dickinson, przewieziony w prezencie przez mojego wuja Damiana. Byłem akurat przy wierszu One need not be a chamber, to be haunted. Gdy zobaczyłem, jak fragment ściany zaczyna się ruszać, a zaraz potem do pokoju wpada obca dziewczyna. Dziewczyna w mojej sypialni. Tego jeszcze nie było. Rozważałem przez chwilę, czy może być to córka Titusa, ale szybko zrezygnowałem z tej teorii. Nie wyglądała jak jedna z szeftujków. Być może była jedynie przyjaciółką Ari? Chciałem zrozumieć, co się stało i jak tu trafiła. Lecz tak szybko jak się pojawiła, tak szybko też zniknęła. Pociągnąłem tę samą książkę co ona, ale regał ani drgnął. Jeszcze przez kilka minut próbowałem zrozumieć, co się stało. Później do pokoju wszedł Milo, a gdy zobaczył bałagan zostawiony przez dziewczynę, to znaczy mnóstwo książek rzuconych na podłogę, pokręcił głową i powiedział: Wziąłbyś tu sobie trochę posprzątał. Nazajutrz odwiedziłem bibliotekę. Było to jedyne pomieszczenie, do którego wstęp miały obie rodziny mieszkające w zamku. Stwierdziłem, że jakaś służba w części mieszkalnej szef Twików z pewnością się tam pojawi, a wtedy będę mógł się dowiedzieć czegoś więcej o tajemniczej dziewczynie. Po kilku minutach faktycznie ktoś wszedł. Kobieta. Na oko pięćdziesięcioletnia. Trzymała w dłoniach miotełkę do wycierania kurzu. Podbiegłem do niej. Dzień dobry. Przywitałem się z uśmiechem, żeby nie uznała mnie za zagrożenie. Nie wiedziałem, czy służba w ogóle lubi z nami rozmawiać, ale podobno Milo przyjaźnił się z większością pokojówek, więc i ja mogłem spróbować. Mam pytanie. Oczywiście. Z chęcią odpowiem. Była niesamowicie uprzejma przypominała mi Rose z domu pana Hollow'a. Czy jest tutaj pewna dama, mniej więcej w moim wieku? Taka. Co tak naprawdę pamiętałem? Widziałem ją tylko przez kilka sekund. Miała czarne włosy. Długie, czarne włosy i niebieskie oczy. A, w zasadzie błękitne. Tak się mówi, prawda? Kobieta przytaknęła. No i używała czerwonej szminki. Tak podejrzewam, bo raczej nikt naturalnie nie ma takiego koloru ust. Rozumie pani? To jak? Przebywa w zamku ktoś taki? Tak, potwierdziła. To Lucy. Nie wiem czemu, ale gdy tylko to powiedziała, uznałem to za oczywistość. Rzeczywiście, ta dziewczyna wyglądała na Lucy. Lucy, powtórzyłem, a następnie podziękowałem kobiecie skinieniem głowy. Chciałem jeszcze zapytać służącej, kim jest tajemnicza Lucy, ale kobiety już nie było. Zapewne spieszyła ją moja obecność i uznała, że wróci później. Westchnąłem ciężko i postanowiłem w jakiś sposób doprowadzić do mojego kolejnego spotkania z Lucy. Najpierw jednak musiałem przeżyć kolację. Wróciłem do pokoju i włożyłem frak. Dziadek i pan Szeftwick zawsze kazali wszystkim stroić się na wspólne comiesięczne posiłki. Chociaż wcale nie zapraszaliśmy nikogo z zewnątrz, a według tych dwóch druga strona zamku nie zasługiwała na tak odświętne stroje. Sami sobie zaprzeczali. My jednak i tak musieliśmy robić to, co nam dyktowali. Spóźniłem się tylko minutę. Gdy wchodziłem do jadalni, słyszałem już jednak toast pana szeftuika. Przynajmniej na samym początku myślałem, że to toast. W rzeczywistości szeftuik kogoś nam przedstawiał. Damianie, to Lucy, moja wnuczka. Lucy to Damian Beckett, brat Elizabeth. I mój syn, odezwał się mój dziadek. Tak, tak. gnęł machnął ręką, jakby próbował odgonić muchę i kontynuował. Ja za to stanąłem przy stole. Wtedy ją zobaczyłem. Danielu, to Lucy, moja wnuczka. Lucy to Daniel Beckett, ojciec Milo i Kaja. Którzy są moimi wnukami. Karterze, proszę cię, świat nie kręci się wokół ciebie, odpowiedział Gneus z satysfakcją. Nawet ja musiałem się uśmiechnąć. Widziałem, że i ona próbuje powstrzymać śmiech. Chwilę później zobaczyła mnie po drugiej stronie szklanej ściany. Mogło mi się zdawać, ale chyba się zaczerwieniła. Dewidzie to Lucy. Moja wnuczka. Lucy to David Beckett, wuj Milo i Kaja. On robi to specjalnie, powiedział dziadek, patrząc wprost na mnie. Po chwili przypomniał sobie, że nie rozmawiamy, spojrzał więc na Elizabeth. Beth, on traktuje mnie protekcjonalnie. Milo to Lucy, moja wnuczka. Lucy to Milo Becket. Mój wnuk, wtrącił dziadek. I ten drugi, wyższy, to też mój wnuk, Kai. Kai to Lucy, kuzynka Ariadne. Lucy to Kai Becket, mój wnuk. Podkreślił słowo mój, jakbym do niego należał. W zasadzie to tak właśnie było. Uśmiechnąłem się w stronę dziewczyny i kiwnąłem głową. Miło cię poznać. Przez kilka sekund patrzyła na mnie bez słowa, nawet nie mrugała. Później również skinęła głową. Was również miło poznać. Usiedliśmy. Jedzenie pachniało wyśmienicie, ale nie mogłem nic przełknąć. Zupełnie tak, jakbym miał w żołądku gulę wielkości melona. Dopiero w połowie uczty uświadomiłem sobie, kim jest Lucy. Słaby refleks, biorąc pod uwagę, że Gneus przedstawiał ją w nieskończoność. Lucy nie była koleżanką Ari, nie była też nieznajomą, nie była kimś, kogo mógłbym poznać. Była jedyną osobą, do której nie mogłem dotrzeć, choćbym chciał. Patrzyłem w stronę Milo, który zerkał kątem oka na dziadka. Robił minę, która oznaczała albo ogromne zdenerwowanie, albo skupienie. Wiedziałem, co myśli. Zawsze wiedziałem, co myśli. Sprawdzał, czy dziadek nie zmienił zdania. Sprawdzał, czy biorąc pod uwagę nieskazitelne piękno Lucy, dziadek wciąż uważa, że Milo może być jej wart. Gdy zobaczył uśmiech na twarzy staruszka, odetchnął z ulgą. Ja na przekór przeklinałem dziadka w myślach, by uwolnić narastającą we mnie frustrację. Rozdział ósmy. Kai. Nie chciałem, by tak wyszło. Od naszego spotkania w bibliotece minęły trzy dni, a ja wcale nie chciałem, żeby do niego doszło. Nie to, że nie było miło. Było bardzo miło, nawet milej niż miło. To była nasza pierwsza rozmowa. Taka prawdziwa, bo jak tu liczyć te kilka sekund, gdy trafiła do mojej sypialni lub uprzejmości wymienione przy stole podczas wspólnej kolacji. Ta rozmowa w bibliotece była czymś, czego nie powinienem wspominać z taką ekscytacją, a jednocześnie wydawała się jedyną rozmową w całym moim życiu, która miała jakąś wartość. Wszystko zaczęło się w czwartek, dzień po kolacji. Postanowiłem włożyć najlepszą koszulę na wypadek, gdybym znowu ją spotkał. Nie wierzyłem, że po raz kolejny wpadnie przez sekretne przejście do mojego pokoju. Mógłbym jednak przypadkiem zauważyć ją w ogrodzie i chcieć się przywitać. A tylko w niektórych koszulach był to dobry pomysł? Nie chciałem przecież, żeby wzięła mnie za takiego, który ubiera się źle, skoro sama zawsze wyglądała doskonale. Podczas ubierania się patrzyłem na swoje ciało pokryte siniakami, i poczułem ulgę, jakbym dopiero teraz uświadomił sobie, że jestem bezpieczny. Wszedłem na śniadanie. Była tam już cała rodzina oprócz Elizabeth. Po chwili do wujka Davida podeszła jedna ze służących. Oblizał palce z dżemu, wstał od stołu i odszedł, by porozmawiać z nią na osobności. Jakie plany na dzisiaj, ojcze? Zapytał wuj Damian dziadka. Praca, praca i jeszcze raz praca. Mistrz równowagi, odezwał się mój tata, a milo zadłowił się tostem. Wydaje mi się, że już nikt nie ma tu poszanowania dla pracujących, warknął dziadek i wgryzł się w kawałek sadzonego jajka. -Szczególnie ten, tu, wskazał na mnie. Nawet nie zareagowałem. On też nic już nie dodał. Milczeliśmy tak wszyscy. Po śniadaniu wróciliśmy do siebie, by milczeć w odosobnieniu. Wybrałem się do biblioteki. Skończyłem już prawie cały tomik poezji Emily Dickinson i zastanawiałem się, czy znajdę gdzieś jeszcze inne wiersze. Wszędzie były różne powieści, dramaty, książki naukowe, ale poezja. Już łatwiej byłoby mi trafić na słownik języka fińskiego. Otworzyłem drzwi do biblioteki. Usiadłem na fotelu ze stosem książek, by znaleźć lekturę, która szczególnie mi się spodoba. I wtedy znów ją zobaczyłem. Patrzyła wprost na mnie, siedząc w bezruchu na krześle. Lucy, wyszeptałem, zbity z tropu. Myślałem o tym, że mogę ją gdzieś spotkać, ale zapomniałem, że w bibliotece jest to, Najprawdopodobniejsze. Dzień dobry, odezwała się kiwając głową. W dłoni ściskała gruby Tom o właściwościach roślin w chorobach serca. Nie spodziewałem się tu ciebie. Odstawiłem książki i podszedłem do niej. Oparłem się o stary fortepian, który na szczęście wszystkich osób lubiących czytać w ciszy już nie grał i spytałem: Jak trafiłaś do mojej sypialni? Patrzyła na mnie dużymi oczami. Jakby nawet nie wiedziała, o co mi chodzi. Przez tajne przejście, odpowiedziała, wstając. Nie odchodź. Odetchnąłem z ulgą, gdy przystanęła. Sytuacja, w której mogliśmy porozmawiać tylko we dwójkę, nie mogła przejść mi koło nosa. Nie musimy rozmawiać o tamtym. Tak w zasadzie to nie obchodzi mnie to. Wzruszyłem ramionami i usiadłem na krześle od fortepianu. Zacząłem naciskać klawisze. A instrument wydawał z siebie ostatnie tchnienie, próbując nadążyć za moimi palcami. Umiesz grać? zapytała i stanęła tuż obok. Nie. Pokazałem jej, jak próbuje zagrać gamę de dur. Chyba że wodzenie palcem po kolejnych klawiszach w lewo i w prawo można nazwać grą. Czyli nie umiesz. Skwitowała, uśmiechając się lekko. Tego dnia znów miała na ustach czerwoną szminkę pasowała jej kolorem do sukienki i opaski. Dziewczyna wyglądała zbyt odświętnie jak na zwykły czwartek. Nie znam się na muzyce. Milo, to co innego. Nie wiedziałem dlaczego o nim wspomniałem. Czułem że muszę powiedzieć jej o tym, jaki jest świetny, bo inaczej nie grałbym fair. Więc co tu robisz, Kai? Jej onieśmielenie powoli malało. Oparła łokcie o fortepian. Jakby chciałabym na nią patrzył. Jaka jest Twoja rola? Zerkałem na swoje odbicie w szklanej witrynie, stojącej zaraz przy jednym z regałów. Naszła mnie myśl, że dobrze wybrałem koszulę. Teraz musiałem tylko poprowadzić rozmowę. Moja rola? Powtórzyłem. Moja rola nie jest ciekawa. Ekonomia? Firmy? Można tak powiedzieć. Jako spadkobierca pewnie masz dużo na głowie. Nie była już onieśmielona, ale też nie była zbyt pewna siebie. W pewnym momencie po prostu rozmawialiśmy, jakbyśmy urządzali taką pogawędkę nie pierwszy raz. Pewnie musisz się uczyć tego wszystkiego. Nic ci nie umknie. Zapewne słyszała od mojego dziadka o naukach w Jorku. Założę się, że opowiedział o tym już wszystkim i dlatego zareagował tak gwałtownie, gdy wróciłem wcześniej. Po prostu potrafię zadawać odpowiednie pytania. Czego w takim razie się uczysz? Tajemnica. Nie miałem ochoty rozmawiać z nią o Jorku. Nie był to temat, o którym chciałbym dyskutować z kimkolwiek. Naprawdę? Uniosła brwi. A może nic nie rozumiesz z nauk? Dodała z uśmiechem na twarzy. Wiedziałem, co chcę zrobić. Skoro nie udało się jej ze mnie nic wyciągnąć, próbowała innej taktyki. Nie tyle nie rozumiem, ile nie chcę rozumieć. Tusze. Przytaknęła i usiadła z powrotem na fotelu. Buntownik? Zerknęła w moją stronę, znowu z zawadiackim błyskiem w oku. Jestem tu, gdzie powinienem być, i uczę się tego, czego muszę się uczyć, by pracować tam, gdzie mam pracować. To niezbyt buntownicze. Skoro nie chcesz pracować tam, gdzie ci każą, to czemu nie wybierzesz czegoś swojego? Nie mam wyboru. Każdy ma wybór. Rozzłościły mnie te słowa. Mówiła, jakby życie było proste, i może faktycznie dla kogoś takiego, jak ona było, wyglądała na taką, która śpi na pieniądzach i nigdy nie musi przejmować się ani jedną kwestią. Mogła się nie uczyć lub uczyć się dla pasji, a w wolnych chwilach pewnie śpiewała z ptakami. Robiła na drutach, tańczyła i zakochiwała się w kim tylko chciała. Widać, że nie wychowałaś się wśród takich, jak my. Takich jak wy? Teraz i jej ton nie był uprzejmy. Czy to była nasza pierwsza kłótnia? Nastawionych na sukces. W jej oczach nie było już niczego zawadiackiego, a ja uświadomiłem sobie, że zabrnąłem za daleko. Przez chwilę brzmiałem jak mój dziadek. Traktował mnie jak tego beztroskiego, chociaż starałem się z całych sił. Nie znałem Lucy. Nie wiedziałem, co musiała przejść, zanim tu trafiła. Też jestem nastawiona na sukces. I nadal wierzysz w wybór. Próbowałem wszystko obrócić w żart. Optymistka z ciebie. Uważam tylko, że każdy ma jedno życie i powinien z niego korzystać na swoich warunkach. Jeśli to robi ze mnie optymistkę, nazywaj mnie optymistką. Wolałbym nazywać cię po imieniu. Wstałem. Krzesło od fortepianu nie należało do zbyt wygodnych. Szczególnie, że było to naprawdę stare krzesło. Lucy. Lucy. Przeciągnąłem obie sylaby. Brzmi jak muzyka. Dopiero co mówiłeś, że się na niej nie znasz. To prawda, nie znam się, ale z chęcią bym ją poznał. Lubię nowości. Szybko się nudzę. Niestety. Dziewczyna również wstała, krzyżując ręce na piersiach. Trwała przez chwilę w tej postawie obronnej, a później dodała Muzyka nie jest łatwa do nauczenia. Znów zrobiła pauzę. Przy każdej z nich wpatrywała się we mnie. Jakby próbowała odczytać coś z moich oczu i ust. Potrzeba czasu i jestem cierpliwy. Czy to nie ty przed chwilą wspomniałeś, że szybko się nudzisz? Lepiej nie wiesz we wszystko, co mówimy. Każdy prowadzi tu własną grę. Tak, odparła, jakby to odpowiadało na większość kłębiących się w jej głowie pytań. Jestem tego świadoma. Zawinęła za ucho kosmyk włosów i odsunęła się ode mnie. Nie wiedziałem, co mnie podkusiło, ale gdy wychodziła, rzuciłem na odchodne, kłamałem. Nie nudzę się zbyt szybko. Mam nadzwyczaj dobrą koncentrację. Odwróciła się, lecz widziałem jej twarz w odbiciu szklanej witryny. Uśmiech dziewczyny był zaraźliwy. Rozdział dziewiąty. Lucy. W Church Stoł podobałam się kilku chłopcom. Nie byłam nigdy osobą, która lubi zaloty. To znaczy, kochałam wprawiać swoich kolegów w zakłopotanie, ale dobrze wiedziałam, że żaden z nich nie jest materiałem na przyszłego męża. Nawet nie wiedziałam, czy interesuje mnie ślub i czy interesują mnie mężczyźni. Byli bowiem zawsze zbyt głośni i władczy, lub wręcz przeciwnie milczeli i nie podejmowali inicjatywy. Nie potrzebowałam ognia, ale chciałam poczuć cokolwiek. Nigdy tego nie poczułam. Więc póki żyłam, cieszyłam się wolnością i tymi śmiesznymi rumieńcami, które pojawiały się na policzkach kolejnych chłopaków, gdy udawałam, że i oni mi się podobają. Nie byłam okrutna, po prostu miałam dość. Dlaczego chłopcy łamali serca, a ja nie mogłam uśmiechnąć się znacząco do kogoś, z kim wcale nie chciałam zakładać rodziny? Wuj, Titus i ciotka Isma nigdy nie zmuszali mnie do ślubu. Mówili, że gdy się zakocham, wszystko się ułoży. I nie będę musiała się przekonywać do jakichkolwiek uczuć. Najlepsze emocje to te, których nie planujesz, a gdy się pojawią, zastanawiasz się skąd się wzięły, czemu są tak intensywne i czemu mimo tej intensywności czujesz ciągły spokój, mówił wuj, patrząc na swoją żonę. Gdy wuja już nie było, nie chciałam poruszać takich tematów z ciotką. Żałoba trwała długo. A ja się obawiałam, że przez rozmowy o miłości pogorszę tylko sytuację. Dlatego też zaczęłam rozmawiać z Emmą, która może i nie miała męża, ale którą kiedyś chciał poślubić pewien szofer. Ich miłość nie przetrwała, bo ten zakochał się w kucharce i zerwał zaręczyny. Słuchałam jej historii z zapartym tchem, mając nadzieję, że nigdy nie pokocham nikogo tak, by jego odejście złamało mi serce. Wtedy jeszcze nie wiedziałam, że moje obawy się spełnią. Wtedy jeszcze nie znałam Kaja. Rozdział 10. Lucy. Wójt Titus mawiał, że ciotka Isma zawsze wybiegała w przyszłość i nie potrafiła cieszyć się chwilą. Chyba mam to po niej. Wróćmy do sierpniowych popołudni w zamku Szeftwicków. Do kąpieli w jeziorze i czytania książek. Wróćmy do tego konkretnego dnia, gdy aria poszła na swoją pierwszą randkę. Moja służąca Emma miała dużo pracy ze sprzedażą domu po wuju Titusie, tylko ona mogła poprowadzić transakcję do końca. Dziadek, Markus, a nawet Augustin chcieli mi pomóc, było to bardzo uprzejme z ich strony. Obawiałam się jednak, że gdy trafią do mojego dawnego domu, znajdą dowód na to, że nie jestem z nimi spokrewniona, i wyrzucą mnie z zamku. Wolałam, żeby wyprowadzką i sprzedażą zajmowała się wyłącznie Emma, dlatego też wyjechała do Churchstow. Wielokrotnie pytała, czy nie chciałabym z nią jechać. Raz prawie mnie przekonała. Jednak gdy przypomniałam sobie o niewygodach podróży pociągiem, zrezygnowałam. Augustyn postanowiła pożyczyć, jak się wyraziła, swoją pokojówkę, by tym razem towarzyszyła Emmie. Czyn Augustyn nie był wcale miłosierny. Już po kilku godzinach od wyjazdu służących zabrała pokojówkę swojej córce. Uznała, że ja i Aria powinnyśmy zobaczyć, jak to jest bez pomocy. Taka lekcja nam się przyda. A może i nas zbliży, ponieważ gdy będziemy potrzebowały dodatkowej pary rąk, pozostanie nam jedynie współpraca ze sobą. Nie miałam z tym żadnych problemów. Polubiłam Arię. Wydawało mi się jednak, że mało rzeczy potrafi zrobić sama. Lub naprawdę chciała spędzić ze mną trochę czasu. Ciągle mnie wołała, Bym coś jej otworzyła, podała lub znalazła. Spędziłam u niej większość dnia. Po południu, gdy usiadłam na chwilę na fotelu w jej alabastrowo białej sypialni, odezwała się konspiracyjnie. Już nie będziesz mi dzisiaj potrzebna? Poczułam się, jakbym była jej prawdziwą służącą. Dlaczego? Przybliżyła swoją twarz do mojej. Musisz obiecać, że nic nikomu nie powiesz. Obiecuję. Nie miałam nawet komu wyjawić tej wielkiej tajemnicy. Zadzwonił do mnie pewien dżentelmen, chce wybrać się ze mną na spacer. O tak późnej porze? Byłam sceptycznie nastawiona do tego planu. Miałam wrażenie, że Aria może być naiwna i szybko ulegać wpływom. Była bardzo delikatna i nie chciałam, by ktoś to wykorzystał. Wiem, co myślisz, ale on jest w porządku. Każdy na początku wydaje się w porządku. Lucy, nie ciągnij mnie za język. No dobrze, westchnęła ciężko. Chodzi o Kaja beketa. Nie od razu zrozumiała jej słowa. Dziadek go zabije. Wypowiedziałam pierwszą myśl, która wpadła mi do głowy. Drugą. Pierwsza brzmiała, a to łajdak. Nie miałam jednak powodu, by naprawdę za takiego go uważać. Nie, jeśli się nie dowie. Czy możesz mnie kryć? Jeśli by ktoś spytał, gdzie jestem, powiedz, że leżę w łóżku i nie czuję się najlepiej. Co ty na to? Nie sądzisz, że wtedy tym bardziej będą chcieli cię odwiedzić? Słuszna uwaga. Zastanowiła się, zawijając kosmyk włosów na palec wskazujący. To powiedz, że już śpię. Z Arią nie było sensu dyskutować. Kiedy już coś postanowiła, nie dało się jej od tego odwieść. Dlatego gdy ona wyszła z zamku, ja stałam na straży. Nie byłam zazdrosna. A przynajmniej nie pozwalałam sobie na to uczucie. Aria znała Kaja dłużej, nie wiedziałam co ich łączy i nie chciałam im przeszkadzać. Po kilkunastu minutach stwierdziłam, że mogę być powierniczką jej sekretu również w innych miejscach niż jej pokój, dlatego z niego wyszłam i udałam się na spacer po domu. Jego chłód już dawno przestał mi przeszkadzać. Nawet lubiłam po całym dniu spędzonym w upale wracać do tej zimnej oazy. Chociaż przechodziłam przez te korytarze już wielokrotnie, każdego dnia zachwycało mnie coś nowego. Tym razem moją uwagę zwrócił obraz młodej kobiety, miała złociste włosy i pełne różowe usta. To Helena, usłyszałam. Siostra Agneusa i druga żona Cartera. Carter nie chciał tego portretu u siebie? Odwróciłam się w stronę Markusa. Chciał, ale stary nie pozwolił go zabrać. Mężczyzna się uśmiechnął, jakby moje pytanie było śmieszne. Może i było w nim coś zabawnego, bo skąd pomysł, że Gneus podzieliłby się czymś z odwiecznym wrogiem? Jak to przeżył? Zapytałam. To znaczy dziadek, jak przeżył to, że jego siostra wzięła ślub z panem Carterem? Nie przyszedł na ceremonię. Przestał odzywać się do Heleny i kazał postawić ściany. Poczułam większy chłód niż zwykle. Jak głęboko można nienawidzić kogoś, by nie pojawić się na ślubie własnej siostry i całkowicie się od niej odsunąć. Gneus wydawał mi się dobrym materiałem na dziadka, ale przecież wydziedziczył wuja Titusa. Nienawidził ciotki Ismę, nawet dla mnie był niemiły pierwszego dnia. Poza tym nigdy nie był uprzejmy dla pana Cartera. Elizabeth tolerował tylko wtedy, gdy nie wspominała, że ma na nazwisko Beckett. Jego ukochana wnuczka z kolei nie mogła spotkać się z wnukami Cartera, by nie wywołać u niego napadu furii. Czy tłumaczył kiedyś tę całą nienawiść? Nie próbuj go zrozumieć, Lucy. Jest po prostu zgorzkniałym starcem, który zrobiłby wszystko, by utrzymać swoją pozycję. Markus poklepał mnie po ramieniu, a gdy zobaczył, jak przez korytarz idą Augustin i pokojówka Ari, pożegnał się ze mną i do nich podbiegł. Zerknęłam jeszcze raz na Helenę, która niczym jej trojańska imienniczka doprowadziła do wielkiego rozłamu. Tylko, czy tak w zasadzie to była jej wina? Czy może dwóch mężczyzn, którzy próbowali sobie coś udowodnić? Szłam dalej. Krzątający się służący kiwnęli do mnie głowami, gdy ich mijałam. Byłam myślami w innym świecie, przez co niemal nie odpowiedziałam im uśmiechem. Usiadłam na ławce i wpatrywałam się w okno. Zauważyłam, że Markus i Augustin odjeżdżają gdzieś samochodem. Najwidoczniej nie zamierzali teraz sprawdzać swojej córki. Dziadek również raczej nie miał takich zamiarów. Zapewne nadal siedział w gabinecie. Postanowiłam wyjść i odetchnąć świeżym powietrzem. Posiadłość szeftujków była dosyć duża, co pozwalało służbie i członkom obu rodzin spacerować dookoła zamku bez obawy, że trafią na kogoś z drugiej części budynku. Dlatego też nawet w ogrodzie widziałam mnóstwo osób, które już znałam, bo służyły mnie i moim przebranym bliskim, ale nie mogłam dostrzec żadnych obcych lub ledwo rozpoznawalnych twarzy. Wtem ktoś wpadł na mnie z impetem. Na jego czarnej kamizelce odbiła się moja szminka. Bardzo przepraszam, czy wszystko z panienką w porządku? Podniosłam wzrok i przejrzałam się mężczyźnie. Miał na sobie charakterystyczną czapkę i rękawiczki szofera. Szybko pojęłam, że musi być to Richard, kierowca rodziny beketów. Nic się nie stało. Starałam się uśmiechnąć. Lecz pomyślałam, że szminka mogła odbić się również na moich zębach. Pobrudziłam pana. Mężczyzna spojrzał w dół na kamizelkę. Proszę się nie martwić. Kiwnął głową w moją stronę, przeprosił raz jeszcze i po wyminięciu mnie ruszył dalej. Przejrzałam się w oknie, by zobaczyć, jak wyglądam, lecz mój makijaż na szczęście nie ucierpiał. Podskoczyłam jednak, gdy zauważyłam za szybą postać. Dziadek nie patrzył wprost na mnie, patrzył w dal. Odwróciłam się w tamtą stronę. O nie, krzyknęłam do siebie i rzuciłam się biegiem w kierunku lasu. Lucy. Pierwszy zauważył mnie Kaj, wyglądał na przejętego. Uciekaj, wysapałam, próbując złapać oddech. Uciekaj. Co się dzieje? Spytała skonsternowana Aria. Dziadek, wydusiłam z siebie. Uciekaj, zmień ubranie, cokolwiek. Nie wiedziałam, czy rozumieją coś z moich słów. Nie miałam najlepszej kondycji i czułam, jak cały świat wiruje wokół mnie. Dziadek nas zobaczył? Dopytywała Aria. Tylko pokiwałam głową. Kai położył dłoń na moim ramieniu, ale szybko ją strąciłam. Miał uciekać, a nie mnie dotykać, gdy dopiero co zalecał się do mojej kuzynki. Uciekaj. Spotkamy się innym razem. Aria w końcu przemówiła mu do rozsądku. Przytaknął i spojrzał na mnie, a następnie wbiegł w gęsty las. Po kilku sekundach nawet my nie mogłyśmy go dostrzec. Wtedy też zauważyłyśmy Gneusa, niemalże biegnącego w naszą stronę. Kto to był, Ario? Kto to był? Tylko mi nie mów, że. Dziadku, proszę, pisnęła dziewczyna, rzucając mu się w objęcia. Kiedy był blisko nas, wróciły mi siły, by przemówić. Ario, dziadek ma rację. Patrzyłam wprost na nią, gdy płakała w rękaw mężczyzny. Musisz powiedzieć mu prawdę. Jeśli nie, ja to zrobię. Zaczęłam powoli, ale Aria tylko obserwowała mnie czujnie. No dobrze, westchnęłam, podchodząc bliżej. Dziadku, Aria spotyka się z pewnym chłopcem. Ma na imię? Nie mogłam się na nic zdecydować. Fitzwilliam. Dokończyła dumnie. Tak. Nie miałam pewności, czy dziadek uwierzy, ale nie było już odwrotu. Fitzwilliam. Dziś do nas przyjechał, by spotkać się z Arią. Miałam ich pilnować, gdyż Aria obawia się plotek. Wiesz, dziadku, Fitzwilliam pochodzi z naprawdę zamożnej rodziny. Gdyby służba dowiedziała się o jego obecności tutaj, wezwałaby dziennikarzy, a no to przecież ostatnia rzecz, której byś tu chciał. W milczeniu patrzyłyśmy na dziadka przez jakąś minutę. Ulga, jaką poczułam, gdy się uśmiechnął, była nie do opisania. Dlaczego nie powiedziałaś mi o tym całym Fitzwilliamie, dziecino? Mógłbym porozmawiać z jego rodziną, żeby wam jakoś pomóc i. Gdzie on w ogóle się podział? Chciałbym go poznać. Aria zerknęła na mnie, jakby mówiła: Błagam, wyciągnij mnie z opresji jeszcze jeden raz, tak dobrze ci to idzie. Zauważyłeś ich właśnie wtedy, gdy się żegnali. Fitzwilliam poszedł leśną drogą, w stronę stacji, gdyż wraca na uroczystość rodzinną. Mógł wziąć szofera. Ton głosu Gneusa znów był spokojny i opanowany, choć słyszałam w nim nutkę ekscytacji. Dziadek już wyobrażał sobie, jak Aria bierze ślub z bogaczem i rodzi zdrowego dziedzica. Zapewne żałował tylko, że ów dziedzic nie będzie mieć na nazwisko Shetwick. Skąd on w ogóle jest? Z jakiej części Anglii? Z Fitzwilliam? Odpowiedziała szybko Aria, a ja miałam ochotę na nią krzyknąć. – Dziadek nie pyta, jak twój wybranek ma na imię, Ario. Zaczęłam się śmiać. – Oczywiście, że nie jechałby do ciebie aż z Fitzwilliam. Jest z Andover. – Doskonale. Klasnął w dłonie. – Musimy go odwiedzić. Wraz z Arią otworzyłyśmy szeroko oczy. – Dziadku. Wzięłam go na stronę, jakbym nie chciała, by Aria nas usłyszała. – Myślę, że niedługo Fitzwilliam się zadeklaruje – ale nie niszcz tego zbyt pochopnymi odwiedzinami. Owszem, kiedyś inaczej dochodziło do zaręczyn, wszystko było lepsze, skupione wokół rodziny. To jak najbardziej słuszne podejście, ponieważ co jest naszą dumą, jeśli nie rodzina, na którą zawsze możemy liczyć? Ale z tego, co kojarzę, a w zasadzie z tego, co opowiadała mi moja droga kuzynka, wynika, że Fitzwilliam jest bardzo skrytą osobą. I dopiero otwiera swe serce przed naszą ariadnę. Może nie warto przyspieszać tego uczucia? By go nie spłoszyć? Jak uważasz? Dwa ostatnie słowa zadziałały na moją korzyść. Już dawno zauważyłam, że ci, którzy lubią władzę i kontrolę, nie przystaną na czyjś plan, głównie dlatego, że chcą wydać się mądrzejsi. Jeśli jednak doda się jak uważasz, zgodzą się, ponieważ w ich mniemaniu będzie to ich własny pomysł, a nie kogoś innego. Dzięki temu każda strona otrzyma to, czego chce na pozór. Tym razem również się udało. Dziadek przyznał mi rację i oznajmił Ari, że może spotykać się z Fitzwilliamem, o czym ta z nieukrywaną radością poinformowała Kaja przez telefon. Ja za to się uśmiechałam, jak na dobrą kuzynkę przystało. Uśmiechałam się tak do momentu, gdy wyszłam z sypialni Ari. Krótko potem usłyszałam szepty. Przekradłam się na palcach przez cały korytarz, aż dotarłam do zamkniętych drzwi, za którymi podsłuchałam rozmowę. Nie wróciła. To musiał być głos którejś z pokojówek. Miała pomagać wieczorem, a nadal jej nie ma. Czy pytałaś służby beketów? zapytał Markus. Może wyszła z kimś na spacer? Albo gdzieś utknęła. Głos dziadka wydawał się niewzruszony. Te pociągi teraz jeżdżą z takimi opóźnieniami. Pewnie wybrała się do miasta po jakieś produkty i jeszcze jest w trasie. Wysłać na stację szofera? zaproponowała Augustin. Nie sądzę, by gdzieś jechała, odezwała się znów pokojówka. Nie jest odpowiedzialna za zakupy, miała być tutaj. W takim razie będę musiała sama szykować sobie kąpiel, mruknęła z wyrzutem Augustin. Nie dość, że moja pokojówka pojechała z tą drugą od Lucy, to teraz nie mam już nikogo, kto by chociaż podał mi piżamę. Możesz sobie sama robić kąpiel. Nigdy nie słyszałam, żeby Markus zwracał się tak oschle do kogokolwiek. A piżamę masz w szafie? To może ty użyczysz mi swojego pokojowego, jeśli no tak, moja żona rozbierana przez innego mężczyznę. Teraz na pewno Aria nie będzie mieć podejrzeń. Skończcie, krzyknął Gneus. Nie obchodzi mnie wasz kryzys ani to, czy ktoś się o nim dowie. Zaginęła pokojówka Arii, i trzeba ją o tym poinformować. Ja wyślę szofera na stację, a jeśli do jutra pokojówka. Jakiej było? Dajan, odpowiedziała posłusznie służąca. Jeśli Dajan się nie znajdzie, wezwiemy policję. Stałam w osłupieniu jeszcze kilka sekund, zanim usłyszałam, że grupa za drzwiami się rozchodzi i zaraz będzie chciała wyjść. Wycofałam się i pobiegłam do swojej sypialni. Ciągle myślałam o tym, gdzie podziała się pokojówka Ari i czy wróci kolejnego dnia. Nazajutrz wezwano policję. Rozdział jedenasty. Kaj. Podczas spaceru szukałem odpowiedzi na następujące pytanie: Czy Aria mogłaby być w ogóle mną zainteresowana? Od tego musiałem zacząć, prawda? Miałem świetny plan, ale nie chciałem jej w to wciągać, jeśli naprawdę coś do mnie czuła. Dlaczego zaproponowałeś spotkanie? Ostatnio przytłaczają mnie te wszystkie przygotowania do bycia dziedzicem. Stwierdziłem, że zrozumiesz. U mnie wygląda to inaczej. No bo wiesz, to tata przejmuje fortunę. Mam jeszcze czas. Ale pewnie już chcą, żebyś wyszła dobrze za mąż i tak dalej. Próbowałem wyciągnąć z niej jak najwięcej, tak jakbyś była już dorosła. Wiem, co próbujesz zrobić, podniosła głowę wyżej. Jednak nie podobasz mi się w taki sposób. Gdybym okazał uczucia, które mnie przepełniły, wzięłabym mnie za największą kanalię pod słońcem. Nigdy nie cieszyłem się tak mocno, że ktoś nie chce ze mną być. Dlaczego nie? Oczywiście, że musiałem to wiedzieć. Chyba każdy zapytałby o to samo. Po pierwsze, nasi dziadkowie nie zgodziliby się na ten związek. Po drugie, nie chcę być niegrzeczna, ale. Bądź! zaśmiałem się. Proszę, Ario, będę wdzięczny nawet za całą listę powodów. Zawsze uważałam, że nie nadaję się do związków zaczęła nieśmiało. Sądziłam, że może gdy poznam tę odpowiednią osobę, zmieni się moje podejście, ale myślałam o nas. Nie mówię, że nie lecz ciągle mi coś nie pasowało. Widzisz, niektórzy mówią, że odcień twoich włosów to ciemny blond. Wyobrażałam sobie więc że i nasze dzieci będą blondynami, ale ja uznałabym cię za szadyna. Może i jest to jasny brąz, lecz nadal brąz. To mnie jakoś odtrąciło. I to nie dlatego, że nie lubię twoich włosów, dodała szybko. Tylko wydaje mi się, że szukałam powodu, by zrozumieć, dlaczego mi się nie podobasz. Obiektywnie jesteś przystojny, ale nie patrzę na ciebie w ten sposób i nie mogłam pojąć czemu. Dlatego zaczęłam wymyślać powody i tak jakoś stanęło na włosach. No, i ten Twój charakter. Westchnęła ciężko. Nie będziesz mieć dla mnie litości, co? Powiedziałam przyśmiewczo. Po prostu wydajesz się bardzo pewny siebie. Ale nie mogę odeprzeć wrażenia, że to tylko Twoja maska. Chociaż absolutnie mi to nie przeszkadza. Nie chciałabym żyć z kimś, kto nie potrafi wyznać czegoś wprost. Jesteś zamknięty w sobie. A może tylko mi się taki zdajesz? Jeśli mielibyśmy być razem, musiałabym wcześniej nauczyć się czytać ci w myślach, to chyba jednak niemożliwe, przynajmniej nie teraz. No i twoje obowiązki. Jeżeli ja przejmę po moim tatku spadek, a ty będziesz tkwił w tym miejscu, w którym wcześniej tkwił twój dziadek, obawiam się, że zaczniemy nienawidzić się tak, jak oni się nienawidzą. Bo żadne z nas nie zrozumie tego, co robi to drugie, chociaż niby będziemy w podobnej sytuacji. Dziewczyna uśmiechnęła się szerzej. Chyba nie miała wielu okazji do bycia całkowicie szczerą, bo gdy wypowiedziała wszystkie te słowa, promieniała jak całkowicie inna, wolna osoba. To jaki jest twój pomysł na życie? Chciałabym podróżować. Dziadek raczej się na to nie zgodzi, ale tatka przekonam. Będę jedną z tych kobiet, które skupiają się na karierze i spędzają pół roku w Ameryce? Trzy miesiące we Francji, dwa kolejne we Włoszech, i tylko niecały miesiąc poświęcają na wizytę w domu, by zobaczyć, czy nadal jest tam tak, jak było. Może, jeśli Lucy kiedyś będzie mieć męża i dzieci, oddam jej zamek. Wtedy będę wiedziała, że mam do kogo wracać. I zostanę tu na dwa miesiące. Lub trzy. Co prawda, nie chcę być mamą, ale, kai uwierz mi, ciotką będę przewspaniałą. Jeszcze tego samego dnia, Zaraz po tym, jak uciekałem przed Gneusem, postanowiłem spotkać się z moim dziadkiem. Najpierw jednak był zajęty, a po kilku godzinach, gdy Aria do mnie zadzwoniła, wpadłem na lepszy pomysł. Wcześniej chciałem dać znać dziadkowi, że Aria nie jest mną zainteresowana, lecz to mogłoby go nie przekonać. Mówiłby, żebym dalej próbował ją namówić na związek, i tylko bardziej byśmy się o to pokłócili. Teraz jednak, gdy Gneus uwierzył już w historię o nowym zalotniku swojej wnuczki, kwestią czasu było, zanim pochwali się mojemu dziadkowi związkiem Ari z Fitzwilliamem. Dlatego postanowiłem cierpliwie czekać, aż dziadek sam zaprosi mnie do siebie i podzieli się ze mną pomysłem, który, jak myślałem, ucieszy nas obu. Później jednak zaginęła pokojówka szef Twików. I nikt nie miał pojęcia, gdzie mogła się udać. Czy tylko uciekła? Czy co się się stało? Nikt nic nie wiedział. Policjanci przyjechali do zamku i obiecali rozwiązać całą sytuację. Mówili, że najpewniej kobieta znajdzie się w ciągu trzech dni, lecz w kolejnych miesiącach nadal nie było po niej śladu. Koniec sierpnia, wrzesień i październik minęły nam pod znakiem zapytania, a w listopadzie każdy stracił już nadzieję na rozwiązanie tej zagadki. Moich urodzin nikt nie chciał świętować. Co było całkowicie zrozumiałe, biorąc pod uwagę wszechobecną niepewność i bezsilność. Bo co takiego Gneus miał powiedzieć rodzinie kobiety, która zaginęła? Co miał powiedzieć służbie, która nie mogła być już pewna tego, że jest bezpieczna w zamku? I co miał oznajmić policji? Do samego końca uważaliśmy, że dziewczyna mogła najzwyczajniej w świecie uciec. Takie sytuacje przecież się zdarzały, nawet w naszej wiosce. Szkopu w tym, że nie zabrała swoich bagaży, nie zabrała ze za sobą niczego, i nikt nie znał jej na tyle, by rzucić światło na tę sprawę. 5 listopada zagadka się wyjaśniła, a w zasadzie uzyskaliśmy odpowiedzi na niektóre pytania, lecz pojawiły się nowe, na które znów nikt nie potrafił odpowiedzieć. Otóż znaleziono zwłoki pokojówki. Nie u nas, w Mainengam, lecz w Watford. Uznano, że ktoś musiał zamordować ją dopiero tam. Policja nie wyznała skąd te przepuszczenia. Biorąc jednak pod uwagę, że ciało kobiety leżało niedaleko stacji, można przyjąć, że podróżowała pociągiem. Pociąg, zanim zatrzymał się w Watford, przejeżdżał przez Londyn, gdzie jak zwykle wsiadało i wysiadało mnóstwo Anglików i turystów. Z pewnością ktoś zauważyłby martwą kobietę w którymś z przedziałów. Tak się nie stało. Dlatego założono, że zabójstwo nastąpiło w Watford. Śledztwo przejął Scotland Yard. Już dwa dni później dziadek zaprosił mnie do gabinetu. Mamy problem? Naprawdę? Udałem zaskoczenie. Zapewne nie chodzi ci o morderstwo pokojówki? Dlaczego by miało? To nie moja dziwucha uciekła. Chodzi o Arię. Ma narzeczonego. Narzeczonego? Tym razem nawet nie musiałem udawać zaskoczenia. Mówiła, że nie zabrnie tak daleko z wymyśloną historią. No! Dziadek zastanowił się chwilę, poprawił się w fotelu. Jeszcze nie narzeczonego, ale do tego to zmierza. Miałeś jedno zadanie, Kaj, i to zepsułeś. Sponiewierałeś naszą rodzinę, wyczyściłeś podłogę moim nazwiskiem. Dziadku, chyba trochę przesadzasz. Jak teraz zachowamy zamek? To, że ty nie myślisz o takich sprawach, nie znaczy, że ja. Przerwał, łapiąc się za serce. Wstałem szybko z krzesła i podbiegłem do niego. Zadzwonić po lekarza? Troszczyłem się o dziadka i powiedzmy sobie szczerze, nie byłem gotowy na przejęcie całego jego dziedzictwa. Nie, nie. Machnął ręką. Podaj mi tylko lekarstwo. Wskazał fiolkę na jednej z szafek. Podałem mu ją. A on odkręcił buteleczkę i połknął czerwoną tabletkę. Widzisz, tak kończy się poleganie na tobie. Dziadku, propozycja, którą chciałem mu złożyć, nie miała prawa dobrze zabrzmieć. Była mi na rękę, ale samo to, że musiałem tak mu ją przedstawić, sprawiało, że wątpiłem w swoją dobrą naturę. A może spróbuję z tą drugą? Słucham? Nadal oddychał szybko, ale wyglądał już na mniej czerwonego i spokojniejszego niż wcześniej. Jeśli spróbowałbym z Lucy, czy jak tam jej na imię, i tak zostawiliby nam pół zamku. Lepsze to niż nic, wiesz, jednak nie mam żadnych szans u Ari. Więc Lucy to jedyne wyjście, prawda? Rozumiem, że Milo miał zostać jej mężem, ale wyobraź sobie, że według Ari nie porozmawiał z jej kuzynką ani razu. Mówiłem to z takim oburzeniem, jakbym sam nie czekał kilku miesięcy na pierwsze spotkanie z Ariadne. To, że Milo nie zrobił żadnego ruchu, było jednak prawdą. Może nie planowałem ślubu z Lucy, lecz o wiele łatwiej byłoby mi spędzać z nią czas, gdybym wiedział, że jeśli moja rodzina nakryłaby nas na wspólnej rozmowie, nie skończyłoby się to kolejną kłótnią, ale słowami pochwały. Robiłem co mogłem, by przetrwać i by przetrwanie nie było nazbyt nieprzyjemne. W takim razie niech będzie, Lucy. Jest ładna, trochę anemiczna, i jej biodra mogłyby być szersze, ale tam to chyba żadna takich nie ma. Helena jeszcze miała. Skrzywiłem się na myśl o biodrach macochy mojego ojca. Tylko wiesz, kontynuowałem? Na szczęście dziadkowi było już znacznie lepiej. Teraz na pewno są przygnębieni tą całą sytuacją z pokojówką. Może nawet mają jakąś żałobę, czy coś w tym rodzaju? To raczej nie najlepszy czas na uwodzenie. Kaj! Dziadek oparł łokcie na biurku i przybrał najpoważniejszy wyraz twarzy. Żałoba to najlepszy czas na uwodzenie. Rozkochaj w sobie dziewczynę teraz, gdy zaczyna myśleć nad sprawami dotyczącymi życia i śmierci. Tylko w takich chwilach człowiekowi wszystko jedno. Jeśli odezwałbyś się do niej wcześniej. Pewnie rozważałaby wszystkie przeciw, lecz dzisiaj pomyśli, i tak kiedyś umrę, mogę być z kimś, kogo nie aprobuje moja rodzina, bo i tak w końcu obrócę się w popiół. Kaj, chciałeś bym cię uczył, więc niech to będzie pierwsza lekcja. Nic tak nie zachęca do życia, jak perspektywa śmierci, i nic tak nie działa na kobiety, jak zaoferowanie ramienia, w które mogą się wypłakać. Dziękujemy za wysłuchanie fragmentu audiobooka. Cała książka do nabycia w publio.pl.